Jest kolejni uczestnicy się zgłaszają. Wyświetlę tylko na sam początek planszę. Coś ważnego z mojej łące, co ty Tak. I możemy, oddaję ci głos, Zbyszku. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na bardzo ciekawej konferencji, na bardzo ciekawym spotkaniu, w bardzo ciekawej sytuacji przełomowej, mam nadzieję, dla gospodarki krajowej, światowej, krakowskiej. Spotykamy się w tych wyjątkowych okolicznościach natury, które już same pokazują, że w normalnych warunkach byśmy się tak nie spotkali. Już samo ten sposób prowadzenia tego spotkania pod tytułem Task for CAM, jak pomagać imigrantom prowadzącym działalność gospodarczą. Sama ta forma pokazuje, że jesteśmy w szczególnym momencie. Witam wszystkich, którzy są z nami bardzo serdecznie. Witam na początek wspaniałych panelistów, którzy za chwilę będą po kolei zabierać głos. A są z nami Adam Spiera, dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który ma świeże, aktualne, gorące wręcz dane dotyczące tego, co się dzieje z cudzoziemcami, tymi, którzy chcieliby u nas zamieszkać i pracować. Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, też ma super ekstra ciekawe dane z punktu widzenia Grodu, który jest jednym z ulubionych miejsc zasadnictwa i pracy cudzoziemców. Przynajmniej tak było w ostatnich latach, więc sprawdzimy, czy nadal tak jest w tej dziwnej sytuacji pandemicznej, a może normalnej na nowo. Jan Brzozowski, profesor, zastępca dyrektora Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przepraszam, nie nauczyłem się tego na pamięć, musiałem przeczytać. Długa nazwa, ale też rozległa działalność badawcza. W tym projekcie koordynator. Dowiemy się, na ile ten projekt, taki ambitny projekt spotkań, w dużej mierze spotkań z cudzoziemcami po to, żeby ich pytać, żeby im pomagać, żeby ich wspierać, na ile ten projekt musiał ewoluować z powodu pandemii i w którym momencie jesteśmy. I wreszcie, last but not least, Tomasz Żybula, dyrektor TCF Hub, Centrum Sportu i Integracji, również miejsca, które miało być takim właśnie miejscem spotkań, ma być miejscem spotkań i będzie miejscem spotkań, bo Polacy potrafią. A ten projekt temu pomoże. Dowiemy się, jak bardzo pandemia dotknęła, zmieniła plany, ale nie podcięła skrzydeł, tak? O tym będziemy się chcieli dowiedzieć. Wszystkich zapraszamy serdecznie do słuchania na początek, a potem również do dyskusji, które mam nadzieję się wywiąże, nie tylko między panelistami, ale między też wszystkimi, którzy z nami są. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie. Będziemy te merytoryczne, najbardziej ciekawe, trafiające w sedno odczytywać, zadawać pytania. Proszę je adresować, proszę na przykład pisać, chciałbym zadać pytanie temu i temu. Wtedy ja pozwolę sobie odczytać takie pytanie, albo ewentualnie ci wszyscy uczestnicy, którzy też mają podgląd pod czat, będą starali się odpowiedzieć z aktualną wiedzą i doświadczeniem. Szanowni Państwo, zostałem poproszony jako moderator, nazywam się Zbigniew Bartoś, przepraszam, powinienem się przedstawić. Jestem nie tylko dziennikarzem Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej, mediów Polska Press, stałym bywalcem wszystkich Krynic, a ostatnio Karpaczy, ale jestem również koordynatorem Forum Przedsiębiorców Małopolski, czyli takiego pospolitego ruszenia wszystkich organizacji gospodarczych i wspierających gospodarki, jakie są w Małopolsce. Ono działa od kilku lat, to jest takim zaczątkiem wspólnego głosu polskiego świata przedsiębiorców i on okazał się super ważny w pandemii, ponieważ ci przedsiębiorcy postanowili się wspierać, więc ja w zasadzie miałem, jak ten lekarz w szpitalu, wiadomości o COVID-zie, ja miałem dane o gospodarce. Wszyscy tu obecni te dane również otrzymywali z różnych źródeł, ja je otrzymywałem bezpośrednio od przedsiębiorców, którzy mówili, że potrzebują wsparcia. I co to zmienia? To daje pewną perspektywę, to znaczy pewną dane to jedno, a to, co opowiadają przedsiębiorcy, to jest jakby doświadczenie mówiące o tym, na ile te rzeczy, które widzimy w danych i na ile to, o czym mówią rządzący, na przykład twierdząc, że tarcze uratowały polskiego przedsiębiorcę, jest prawdą. No to mamy teraz wczoraj ogłoszone dane GUS-owskie, może od nich zacznę, bo zacznijmy od takiej makroekonomii, czyli żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja cudzoziemców w Polsce, zwłaszcza tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na tych się skupimy.
musimy wiedzieć, jaka jest sytuacja gospodarcza w ogóle w tej części świata, więc zacznijmy od tych danych wczorajszych GUS-owskich. Taką sobie zrobiłem esencję małą. Po pierwsze, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Ono jest jakimś miernikiem. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o firmach zatrudniających powyżej 9 osób. Było tylko niższe o 1,5% niż w zeszłym roku. To jest bardzo optymistyczny odczyt. Najwyższe spadki zatrudnienia, łatwo sobie to przewidzieć, były nie tylko w administracji działalności wspierającej, no, która przeżyła taką rewolucję techniczno-zatrudnieniową, ale oczywiście w zakwaterowaniu i gastronomii. Wiemy dlaczego w Krakowie, zwłaszcza wiemy. Są też branże, które przeżyły wzrost zatrudnienia i to jest, oczywiście wiemy dlaczego, informatyka, informacja, komunikacja. Siedzimy, tam ktoś ma pracę dzięki temu. Takich jak my siedzi w tej chwili w Krakowie, podejrzewam, tysiące, więc tym więcej pracy dla tych, którzy to obsługują. Jednak też dane o bezrobociu. Dane o bezrobociu też są raczej dobre, ponieważ ono rośnie bardzo nieznacznie, jego dynamika tego wzrostu spadła. W skali kraju to jest w lipcu zaledwie o 0,9% się zwiększyło, punktu procentowego, przepraszam, się zwiększyło bezrobocie. W Krakowie ono wynosi w tej chwili 2,7, w Małopolsce 5,2. W Wielkopolsce 3,7, tak dla porównania, a w województwie warmińsko-mazurskim już prawie 10. Więc są te różnice terytorialne. W Małopolsce, jak wiemy doskonale, one również występują, co oczywiście wpływa też na kierunek osadnictwa przedsiębiorców. Chociaż są takie ciekawe rzeczy, że na przykład Nowosądeckie jest takim województwem, czyli regionem, subregionem Małopolski, w którym to bezrobocie jest względnie wysokie, wyższe od średniej, a bardzo dużo cudzoziemców, zwłaszcza Ukraińców, wybiera ten kierunek. To też jest istotne dane, bo jeżeli tam będzie mocno rosnąć, to też może się zmienić kierunek tego osadnictwa, ale to pan dyrektor Spyra powie, gdzie ci bezrobotni najczęściej, znaczy dzieci cudzoziemcy najczęściej chcą się osiedlać albo pracować. Za chwilę powiem, jak to wygląda z punktu widzenia ZUS-u Małopolskiego na przykład. I teraz wzrosła też płaca średnia. 5337 to jest krajowa, Małopolska jest podobna, ta krakowska jest znacznie wyższa, bo ponad 6000 nadal się utrzymuje. Dynamika 4,1%, ona jest wyraźnie niższa niż tego wzrostu, niż w poprzednich latach, tych przedpandemicznych, bo pamiętajmy, że tam mieliśmy w niektórych branżach ponad 10%, średnia to było 7-8%, no ale 4% to jest naprawdę efektowny wynik, zważywszy, że na przykład korporacje krakowskie obniżyły pensje przecież w COVID-zie do 0,8 i etaty do 0,8, więc ten wzrost jest imponujący po takim COVID-zie, ale mamy parę rzeczy, które mogą bardzo mocno niepokoić, bo tak naprawdę wszyscy doskonale wiemy, a tutaj większość z nas ma jakieś pojęcie o ekonomii, że to, że ludzie nie zwalniali, że firmy nie zwalniały pracowników, przedsiębiorcy mówią mi to wprost, to jest efekt tarcz po prostu. Wszyscy skorzystali z jakiejś tarczy albo z każdej tarczy, znam nawet takich obrotnych, którzy w zasadzie wykorzystali wszystko, co się dało. No i mieli pieniądze po prostu, mieli tę poduszkę, plus oczywiście za skórniaki odkładane, bo to nie jest tak, że przedsiębiorcy są za przeproszeniem goli, tylko oni mieli jakieś oszczędności na ciężkie czasy i oni to wykorzystali, żeby nie zwalniać ludzi. Dlaczego nie chcieli zwalniać ludzi? No wiadomo, pan dyrektor Spyra też doskonale o tym wie, no po to przedsiębiorcy zatrudniają tych Ukraińców, ponieważ innych, i Białorusinów, tak, i innych obywateli, innych krajów, ponieważ na polskim rynku pracy był gigantyczny problem z pracownikami. No i w związku z czym ci pracownicy byli pozyskiwani z ogromnym trudem i teraz zwolnienie takiego pracownika w sytuacji, która wydawała się przejściowa, no byłoby absurdem, tak, z punktu widzenia przedsiębiorcy, więc oni chcieli utrzymać to za wszelką cenę. Natomiast, ponieważ środki publiczne się skończyły, słyszymy o trudnościach budżetu państwa, oczywistych w tej sytuacji, przy tak dużych wydatkach, to istnieje takie przekonanie, że już nie będzie takiej pomocy, nie będzie już takiej poduszki, którą można tutaj położyć sobie pod głowę i dalej działać. Zauważmy, chciałem wejść teraz w pewne szczegóły, które są super ważne z punktu widzenia naszego regionu, a zwłaszcza Krakowa. Jeżeli w drugim kwartale tego roku, w okresie tego lockdownu, o którym pewnie powie jeszcze Tomasz Żybula nam na końcu,
przedsiębiorstwa takie jak hotele, hostele i wszystkie inne miejsca, te, które działają też na przykład w Airbnb, przeżyły spadek, uwaga, 99,6%, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych. A znam obiekty, Państwo też znacie w Krakowie, które żyją wyłącznie z turystów zagranicznych. Więc mamy na dziś, ja mam do nich, od nich kontakt, że po odmrożeniu gospodarki ten stan to jest mniej więcej 80% na minusie, czyli 20% tego, co mieli. To się przekłada oczywiście na inne dziedziny, no bo jak zobaczymy restaurację na Kazimierzu na przykład, nie, czy na Starym Mieście Krakowskim, to nie jest to oblężenie, które było przed pandemią. To się przekłada na wszystko, na dostawców żywności. Tak, wszyscy wiemy, że to jest system naczyń połączonych. I utrzymywanie stanu, w którym przedsiębiorca ma 100% zatrudnienia, 100% wynagrodzenia, a 20% przychodu, no jest oczywiście niemożliwe na dłuższą metę bez dalszego dosypywania do tego pieniędzy. I teraz te dane GUS-owskie musimy potraktować jako dane archiwalne. One nam mówią, co było, jak daliśmy sobie radę w tej najtrudniejszej sytuacji przy 100 miliardach złotych wsypanych wprost przez PFR, mówiło się 85 na razie, gigantycznych transferach z ZUS-u w postaci ulg, czyli w ogóle nie płacenia tego ZUS-u przez przedsiębiorców, gigantycznych transferach do mikroprzedsiębiorców, do samozatrudnionych, no. I teraz tego nie będzie po prostu, tych pieniędzy nie będzie i to pokazuje sytuację tych ludzi. Pytanie jest, na ile oni są w stanie odbudować przychody. No na przykład dla branży turystycznej tutaj najbardziej takim realnym czy prawdopodobnym drogowskazem jest to, o czym mówi IATA, czyli Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych. Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych... Przepraszam, ktoś ma włączony mikrofon tam? Tyle. Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych mówi o... Zawsze ma inne info niż Olga. Właśnie, ktoś nam się loguje w tej chwili i słychać głos. Szanowni Państwo, wracam. IATA to są super ważne dane dla branży turystycznej, ale nie tylko, bo wszystkich branż powiązanych, gastronomicznej w Krakowie, dostawców żywności, cateringu i tak dalej, konferencji, dla rynku targów, który leży, tak? Dla eventów, dla koncertów. Stowarzyszenie IATA podało, że ten ruch lotniczy, który znamy z 2019 roku, zostanie przywrócony najprawdopodobniej na przełomie 2024-2025 roku. To ma też ogromne znaczenie dla funkcjonowania cudzoziemców, biznesów, które ci cudzoziemcy prowadzą, ponieważ szereg tych biznesów, o tym pewnie będzie mówił profesor Brzozowski, szereg tych biznesów no, ma charakter taki transnarodowy, czyli jest i w Polsce, i gdzieś tam za granicą, na przykład na Ukrainie. No i teraz paraliż podróżowania, ogłaszanie co dwa tygodnie list krajów, do których nie wolno latać, co jest też fikcją oczywiście pewnego rodzaju. Wczoraj rozmawiałem z przedsiębiorcą krakowskim, który musi wysłać do Urugwaju czy do jakiegoś innego kraju Ameryki Południowej ekipę 70 osób remontową, a drugą ekipę do Afryki Południowej, bo tam ma klientów. No i w dzisiejszych czasach jest to po prostu katastrofa. Podejrzewam, że z identycznymi problemami będą się mierzyć, albo już się mierzą cudzoziemcy, którzy prowadzą firmy. Ilu ich tak naprawdę jest? No i to jakby kończąc ten wstęp, troszkę danych o sytuacji samych cudzoziemców. Otóż z danych małopolskiego ZUS-u wynika, że w samej Małopolsce mieliśmy na koniec wakacji, czyli na koniec sierpnia 58,5 tysiąca cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń ZUS. Mówimy tutaj o tych pracujących, którzy się zgłosili, albo takich, którzy mają zarejestrowaną firmę. I to było wzrost o 3800 w porównaniu z lipcem, czyli mamy znowu tendencję wzrostową po okresie spadku, dużego spadku z powodu pandemii. To był spadek, pamiętajmy, no, wywołany zamknięciem granic po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie można było do Polski przyjechać, z Polski wyjechać i tak dalej przez pewien czas, albo było to potężnie utrudnione z uwagi na kwarantanny i tak dalej. One nadal są odnawiane, kraje nie mają jakby skoordynowanej tutaj polityki w tym zakresie, nawet w ramach samej Unii Europejskiej, co o wiele utrudnia, no bo mamy takie sytuacje o to, jak fantastyczne z pompą uruchomione, ale z poślizgiem półrocznym połączenie Air France z Balic do De Gaulle'a w Paryżu. No i miesiąc później zakaz lotów do Paryża, tak?
No to dzwoni do mnie gość z Air France i mówi, ale panie Zbyszku, pan może polecieć, tylko przez Amsterdam pan straci 40 minut. Nie? No to linie sobie radzą. Umówmy się, że przedsiębiorcy sobie jakoś w tej dziwnej sytuacji poradzą, dostosowując się do, uwaga, to jest bardzo ważne zdanie, do tego, że ta pandemia nie będzie trwać krótko, tylko raczej latami. Czyli my będziemy się musieli raczej dostosować do pandemii, niż wynaleźć na nią jakiś sposób. Być może szczepionka, być może lekarstwa, ale jeżeli to jest typ wirusa, który mutuje, który w każdym sezonie jest inny, no to sami możecie sobie odpowiedzieć, że przedsiębiorcy będą mieli zupełnie inne warunki funkcjonowania niż dotąd i my wszyscy będziemy funkcjonować inaczej niż dotąd. Być może część przeniesie się do internetu, tak jak to już się stało. Pewne rzeczy ulegną przyspieszeniu, bo to jest bardzo ważny proces, cyfryzacja wszystkiego, co się da, ale nie wszystko da się scyfryzować. No, ja po pierwsze muszę wypić dobrą kawę, to chcę ją wypić w towarzystwie. Tak? Przepraszam, personalny, ale pewnie wy też to czujecie. Mam już dość tego COVID-u i mam dość tych Zoomów, tak powiem zupełnie szczerze. Chciałbym się spotkać w naturze z panem dyrektorem Spyrą, z moim przyjacielem profesorem Brzozowskim i z wszystkimi wami. I wszyscy pewnie, którzy nas słuchają, mają podobny, za wyjątkiem jakichś takich ludzi, którzy mają już mentalność może z Matrixa, tak? Chwała im, tak? Też są potrzebni. Natomiast większość ludzi ma tendencję do tego, żeby jednak się spotykać. W biznesie spotkanie jest fundamentem biznesu. Nie wygoogluję mentalności mojego partnera biznesowego. To jest problem. Nie wygoogluję tego. Więc ja muszę spojrzeć mu w oczy, tak? Muszę zobaczyć, jak się zachowuje, jak reaguje na moje propozycje, również wspólne propozycje biznesowe. To jest super ważna przesłanka, ponieważ ten wirus to utrudnia i my z tym walczymy, próbujemy to jakoś obejść. I chyba raczej się skończy na obchodzeniu tego, wymyślaniu jakichś sposobów, tak jak to Air France wymyśliło, że ja dolecę jednak do tego Paryża, omijając te głupie zakazy, bo one są strasznie głupie, nie? Ja, moim zdaniem i zdaniem przedsiębiorców są głupie, skoro ja i tak mogę dolecieć mimo tego zakazu, tak? Z małą przesiadką w Amsterdamie, no. Więc biznes sobie poradzi, bo biznes zawsze sobie radzi. Jeszcze co do cudzoziemców, w Krakowie mamy 43 tysiąca, pamiętajmy, Małopolska 58,5, w Krakowie 43, czyli to jest Kraków ewidentnie dominuje. W Nowym Sączu 11 tysięcy, tych zarejestrowanych w ZUS-ie. 1800 w skali Małopolski prowadziło działalność gospodarczą, mówimy, na koniec sierpnia. Wobec 38 tysięcy zatrudnionych na etatach i 17 tysięcy na umowach cywilnoprawnych. Największa reprezentacja biznesmenów wśród tych cudzoziemców to Ukraińcy, 565 osób. I najświeższe dane dzisiaj jeszcze z rana na koniec, bo mam jeszcze minutę dosłownie, to akurat w drugim kwartale 2020 roku, pamiętajmy, to są dane archiwalne, ale one coś mówią, tak? Tego się nie da nadrobić. W drugim kwartale 2020 roku Ukraińcy wydali w Polsce 220 milionów złotych, a rok wcześniej 2 miliardy 220 milionów. No to widzicie, co się stało z ich wydatkami. To jest znowu naczynia połączone, polegające na tym, że oni tutaj, jak płacą ZUS, jak płacą podatki, to tak szczerze mówiąc, jak rozmawiałem z ministrami tego rządu, którzy niechętnie o tym mówią, bo tak cudzoziemcy, to nie jest jakby temat wymarzony do takich rozmów. Ale oni to off the record przyznają, że to w dużej mierze ratowało Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ratowało budżet państwa, no i te wydatki ich napędzały konsumpcję, która ciągnęła nam gospodarkę. Spadek o 2 miliardy to jest jednak w jednym kwartale, to jest jednak potężny cios dla tej konsumpcji, a zarazem dla PKB polskiego, więc gdzieś tam w tym spadku PKB nieznacznym na tle innych krajów, który Polska przeżywa, czyli tej recesji, którą tak naprawdę jesteśmy w fazie takiej wchodzenia w recesję, pytanie, czy z niej wyjdziemy. No są ci cudzoziemcy, którzy pracowali na to polskie PKB, również na budowach przecież, prawda, bo to były takie ulubione miejsce zatrudnienia i chyba nadal jest, ale tutaj na koniec branże, z których niepokojące wieści płyną od moich przedsiębiorców, czyli tych moich wszystkich przyjaciół, od branżówki budowlanka hamuje ostro, która miała trend taki bezpieczny w tym kryzysie od początku, ale wiemy doskonale, że znając specyfikę funkcjonowania rynku budowlanego, on działa tak, że jest działa się u rozpędu. No tak naprawdę to jest tak, że inwestycje, które zostały uruchomione przez pewien czas są kontynuowane. Najważniejsze pytanie brzmi, czy będą nowe? No i to jest kolejne zadanie. Pytanie o przyszłość to jest pytanie o inwestycje.
firm prywatnych, czy się będą bały, czy będą chciały inwestować, bo nie zawsze masz pieniądze, to inwestujesz. Znam przedsiębiorców krakowskich, którzy mówią, mam pieniądze, mógłbym sobie kupić 40 nowych samochodów służbowych w tym roku, ale ich nie kupię, ponieważ zobaczę, co będzie, tak? To jest potężny cios też w dealerów samochodowych w Krakowie, tak? I to się przekłada na kolejne decyzje biznesowe. No i czy będą inwestycje publiczne, tak zapowiadane przez rząd? Na razie rząd się trochę zajmuje sobą, no ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam w tle minister Emilewicz, która bywała u nas, zainicjowała takie mechanizmy wsparcia dla inwestycji, że one, również te inwestycje publiczne samorządów, na przykład samorządu Krakowa, Małopolski, ruszą i rozpuszczają biznes. I to będzie biznes również dla cudzoziemców. Tyle tytułem wstępu. Wiele wątków poruszyłem, ale chciałem bardziej taki esej wygłosić mały, dotyczący tego, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, a dokąd prawdopodobnie zmierzamy, bo to może się okazać nieprawdą za tydzień z jakichś nagłych powodów, ale te tendencje są mniej więcej takie. No i teraz chciałem zapowiadanemu panu dyrektorowi Adamowi Spyrze zadać pytanie, które już zna, czyli jak wyglądają statystyki migracyjne, bo taki stereotyp kazałby nam myśleć o tym, że tam dokonał się jakiś armagedon, pan nie ma w ogóle roboty, siedzi pan sobie w pustym biurze, nikt do pana nie przychodzi, bo się nie da jeździć. A jak jest naprawdę? Oddaję głos. Witam, pięknie przedstawiam pani Irmina Czystok, jest z nami. Szanowni Państwo, sytuacja wygląda następująco. Tak naprawdę Wydział Spraw Cudzoziemców był jedną z niewielu jednostek naszego urzędu, która pracować zdalnie nie mogła z racji specyfiki prowadzenia spraw cudzoziemców. Ale przede wszystkim, nawet w okresie, jeżeli w okresie zamknięcia urzędu na obsługę bezpośrednią, wnioski cudzoziemców wpływały stale. Od poniedziałku, odpowiadając na potrzeby cudzoziemców, pracodawców, wydłużyliśmy pracę, pracujemy od godziny 7 do godziny 19 albo nawet 20, z godzinną przerwą na odkażenie. I tak naprawdę moglibyśmy pracować i w sobotę, i w niedzielę. To oczywiście taka żartobliwa uwaga, gdyż liczba wniosków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła. Powiem tak, nawet w okresie, kiedy urząd nie przyjmował klientów między marcem a końcem maja, aplikacje wpływały drogą pocztową. Nasi pracownicy przychodzili do pracy i przygotowaliśmy się na otwarcie urzędu i na niezmierną skalę wyzwań, gdyż procedura wprowadzenia cudzoziemca do legalnego pobytu, czyli ta procedura, która kończy się wydaniem karty pobytu, wymaga jego osobistego stawiennictwa. Więc wszystkie osoby, które złożyły drogą pocztową wnioski, musieliśmy do nas zaprosić. A ponadto od około czerwca rejestrujemy stały wzrost liczby wniosków. Dodatkowo cudzoziemcy zmieniają pracę, co też generuje jakby tutaj nasze czynności związane z wydaniem decyzji o zezwoleniu na pobyt i pracę. I tak naprawdę liczba wniosków w stosunku do 2019 roku jest większa. Dzisiaj rano przed urzędem już mieliśmy osoby, które są umówione na wizytę, bo staramy się zapraszać cudzoziemców na konkretną godzinę. Wczoraj, jak wychodziłem wieczorem, cudzoziemcy jeszcze czekali na załatwienie swoich spraw. W najbliższą sobotę organizujemy sobotę informacyjną, gdyż potrzeby informacyjne są olbrzymie. Tak jak pan redaktor Bartoś powiedział, nie wszystko da się załatwić zdalnie. Tutaj koleżanka prowadzi działania w ramach naszego projektu e-konsultant. Mamy informację telefoniczną, mailową, ale tak naprawdę pewne sprawy trzeba załatwić w czasie wizyty bezpośredniej. No, spojrzeć temu drugiemu człowiekowi w oczy, powiedzieć, przedstawić dokumenty i dlatego wydłużamy
okres, znaczy godzinnej informacji bezpośredniej. Nasz katalog usług jest bardzo, bardzo duży i jeżeli mogę tutaj na forum, bardzo dziękuję naszym pracownikom za wielkie zaangażowanie, przede wszystkim kreatywność, no bo naprawdę służby wojewody małopolskiego no robią wszystko, żeby sprostać tym wyzwaniom. Mogę tylko powiedzieć, że praktycznie nasza sprawność, czyli liczba wniosków w stosunku do liczby wydanych decyzji jest prawie 100%, czyli jeżeli chodzi o wnioski pobytowe, przyjęliśmy 17 tysięcy wniosków, wydaliśmy prawie 16 tysięcy decyzji, kiedy musimy działać w reżimie pandemicznym, czyli przyjęcie cudzoziemca w urzędzie odbywa się z zachowaniem tutaj wszelkich zasad, z odprowadzeniem, wyprowadzeniem, że tak powiem, poza strefę. Natomiast prognozy są takie, że liczba składanych wniosków będzie rosła, a zarazem no, rośnie też gamma innych spraw, które musimy załatwić. Bo są to sprawy życiowe, sprawy związane właśnie ze zmianą pracy, z potrzebami informacyjnymi. Niemożność wjazdu do Polski też spowodowała różnego rodzaju utrudnienia. Rodzina została za granicą i generalnie nasze działania, także działania Wydziału Polityki Społecznej w ramach projektu Małopolska Przyjazna Cudzoziemcom, no, starają się sprostać tej złożonej sytuacji i tak naprawdę 30% naszych klientów, na przykład infolinii, to są cudzoziemcy, pracodawcy, którzy w Małopolsce nie mieszkają. Także no, staramy się robić, co możemy, to przede wszystkim nasi pracownicy tutaj wykazują się kreatywnością, bo wszelkie szkolenia, instruktaże, a na to jest wielkie zapotrzebowanie, no musieliśmy przenieść do przestrzeni wirtualnej. Natomiast, tak jak pan redaktor powiedział, to spotkanie bezpośrednie często rozwiązuje problemy. No nie da się wszystkiego tak załatwić w formie zdalnej. Okej, bardzo dziękuję panie dyrektorze. Ja będę oczywiście w drugiej części tej już bardziej dyskusyjnej pana dopytywał o pewne sprawy, bo już mam parę pomysłów na pytania. Ale teraz oddajmy głos panu dyrektorowi Mateuszowi Poskące z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Otwarty Kraków to nie jest slogan, to jest fakt, to nie jest tylko instytucja, to jest coś, co się chyba zagnieździło w głowach, bo ten nasz Kraków stał się jednym z takich ulubionych miejsc. Trochę z Wrocławiem konkurujemy, miałem przyjemność rozmawiać z prezydentem Wrocławia w Karpaczu na ten temat i się uśmiechnął, mówi, że to jest bardzo zdrowa konkurencja, ponieważ no, walory miasta decydują o tym, że ten obcokrajowiec, cudzoziemiec wybiera dane miasto, tak naprawdę do życia, bo nie wspomniałem o jednej danej. W pandemii wzrosła liczba ludzi, tych cudzoziemców, którzy chcieliby zostać w Polsce na stałe. Czyli ten odsetek się bardzo mocno dynamicznie zwiększa. Jeszcze 10 lat temu większość przyjeżdżała po prostu po to, żeby popracować, zarobić pieniądze, wysłać do rodziny i tak dalej. Teraz ten odsetek tych, którzy chcą zostać na stałe albo 3 lata co najmniej, on przekroczył 50% nawet. Z różnych badań widziałem, że to wynika. Jak w tej rewolucji, w której wszyscy musimy sobie radzić, odnaleźli się cudzoziemcy, jak oni sobie radzą, jak wy pomagacie sobie im w tym radzeniu sobie? I po trzecie, no jak Otwarty Kraków ma się do Task for Come, o którym dzisiaj będziemy w większych szczegółach rozmawiać? Bardzo proszę. Witam serdecznie Państwa. No, dla nas jest to cały czas duże wyzwanie. W tym momencie wiemy z całą pewnością, że no już ponad 10%, jeżeli mówimy o mieszkańcach miasta Krakowa, ponad 10% to są cudzoziemcy, którzy z różnych powodów do Krakowa przybyli. Oczywiście mamy dużą grupę jako ośrodek akademicki studentów, mamy dużą grupę osób pracujących, mamy wreszcie coraz większą grupę osób, które swoją przyszłość wiążą z Krakowem, czyli kończąc studia czy przyjeżdżając do pracy, ściągają swoje rodziny, ściągają swoich bliskich i
traktują nasze miasto jako centrum życiowe i miejsce zamieszkania. Tutaj, jeżeli chodzi o dane statystyczne, ja ich nie będę omawiał szczegółowo, powiem tylko oględnie, natomiast wklejam Państwu do czatu link do badań, które wspólnie z naszymi partnerami obecnymi tutaj w części w ramach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji popełniliśmy. Zwracam tutaj szczególną uwagę oczywiście na badanie i raport dotyczący imigrantów w Krakowie w świetle danych rejestrowych, gdzie nasi partnerzy badacze spróbowali odpowiedzieć na pytanie, ile tak naprawdę tych cudzoziemców w Krakowie jest. Z danych, które z całą pewnością w takim poziomie ogólnym możemy potwierdzić, jest fakt, że około 70 czy nawet ponad 70% cudzoziemców w Małopolsce przebywa w Krakowie i to jest fakt i to też świadczy o tym, że aglomeracja krakowska jest przyjaznym miejscem otwartym i tu płynnie jakby przechodząc do tego, co robimy, oczywiście grupą dla nas największego odbioru są Ukraińcy, którzy w dalszym ciągu dominują. Teraz, jak pewnie Państwo wiedzą, również przygotowujemy się jako urząd na ewentualną pomoc i wsparcie, które mogłoby być kierowane do Białorusinów, którzy w których kraju rozgrywają się różne rzeczy. Przygotowujemy się, ponieważ nie odnotowujemy jak dotąd żadnych ruchów. Myślę tutaj o jakimś specjalnym napływie osób. Staramy się monitorować te informacje i naszej jednostki również bacznie sprawdzają, co się dzieje, aczkolwiek jesteśmy już przygotowani. Jeżeli chodzi o program Otwarty Kraków, oczywiście tutaj staramy się patrzeć na to wsparcie i pomoc w różnych aspektach, to znaczy poza takimi miękkimi działaniami, które polegają na realizacji różnych przedsięwzięć, nazwijmy to w duchu solidarnościowym. Oczywiście również bardzo ważną, istotną rzeczą było to, aby przygotować i urząd, i odpowiednie usługi. Po pierwsze, przetłumaczyliśmy na kilka języków obcych procedury, z których najczęściej mieszkańcy, ale i mieszkańcy cudzoziemcy korzystają, tak aby pomóc im w załatwianiu spraw, tych najważniejszych spraw życia codziennego, spraw związanych również z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uruchomiliśmy i funkcjonuje już od paru lat w Krakowie punkt informacji dla cudzoziemców, który również w różnych językach świadczy kompleksową pomoc i wsparcie dla cudzoziemców, również w formule współpracy z Urzędem Wojewódzkim, ponieważ to, czego zawsze brakuje, to właśnie przepływ informacji, szczególnie jeżeli dotyczy ona kwestii na przykład regulacji pobytu. Tutaj ta współpraca jest i myślę, że układa się poprawnie. Kolejna rzecz, no to oczywiście różnego typu działania, które realizujemy we współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami, które reprezentują różne mniejszości narodowe, etniczne w ramach zespołu interdyscyplinarnego, który powołał prezydent, z tym, że no tutaj, mówię, tutaj raczej dyskutujemy o poszczególnych obszarach i staramy się wypracowywać jakieś rekomendacje do polityk miejskich, do rozwiązań systemowych, które mogą dotyczyć cudzoziemców. Takim tematem, który wybrzmiewa ostatnio bardzo mocno, jest edukacja i jest to temat związany między innymi z kwestią właśnie, o której mówiłem na początku, czyli z tym, że już nie mówimy o migrancie, który przyjeżdża na uczelnię, czy przyjeżdża tylko do pracy, ale już mówimy o rodzinach, czyli mówimy również o dzieciach, czyli mówimy również o edukacji i wszystkich innych kwestiach związanych z funkcjonowaniem w mieście. Jeżeli chodzi o Task for.com, tutaj skupiamy się oczywiście na
kwestiach związanych z przedsiębiorczością, z racji tej, że no, jest to temat równie ważny nie tylko dla Ukraińców, jak się okazało, też w kontekście Białorusi jest to temat bardzo ważny, ponieważ mamy z różnych stron sygnały, telefony i kontakt w kontekście możliwości przeniesienia działalności gospodarczej do Polski. Wydaje się, że to będzie temat, który również będzie z punktu widzenia naszego ważny. Dlatego też weszliśmy jako urząd do współpracy z Wydziałem Spraw Administracyjnych, który realizuje działanie pod nazwą Punkt Obsługi Przedsiębiorcy i chcemy w ramach projektu Task for Com to działanie rozwijać. To działanie rozwijać w kierunku prowadzenia takiego kompleksowego, jednolitego systemu informowania o różnego typu procedurach administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą, oczywiście w językach tych podstawowych dla nas, czyli angielski, rosyjski i ukraiński. Mówimy tutaj o kwestiach takich również dywersyfikacji narzędzi w ramach punktu obsługi przedsiębiorcy, czyli uwzględnieniem sytuacji covidowej, o której tutaj była mowa, czyli też konsultacji zdalnych, udzielania porad zdalnych, wirtualnych doradcach. Mówimy o stworzeniu trwałych stanowisk, które obsługiwałyby właśnie cudzoziemców w różnych językach. Jest to dla nas o tyle ważne, że w punkcie obsługi przedsiębiorcy dostają oni wtedy kompleksową informację nie tylko z poziomu tych procedur i spraw, które załatwiane są w Urzędzie Miasta Krakowa, ale również tych spraw, które załatwiane są na poziomie ZUS-u czy GUS-ów. W to wchodzi oczywiście profil ePUAP. Ważne dla nas jest to, bo jakby chcemy też, żeby Task for Com był, z racji tego, że mówimy o otwartym Krakowie, też był takim elementem naszego szerszego integracyjnego działania. I tutaj chcemy przeprowadzić również cykl szkoleń, które będzie skierowane do studentów oraz do osób, które uczą się w szkołach średnich, oczywiście związanych z przedsiębiorczością, związanych również z tym, że w tych szkoleniach mieliby wziąć udział zarówno studenci i uczniowie polscy, jak i cudzoziemcy, czyli oprócz takiego edukacyjnego celu mielibyśmy też cel integrujący młodzież polską i młodzież cudzoziemską przy wspólnej realizacji takiego projektu. Oczywiście we współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa propozycja, która pozwoli nam jakby wypełnić Task for Com merytorycznie, ale też spowoduje, że to pole rażenia projektu będzie dotyczyło szerokiej grupy i będzie miało różne ciekawe efekty. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Tutaj też mi się nasunęło szereg pytań, ale to dobrze, bo już jest jakieś pole do dyskusji. Mam nadzieję ciekawej. A teraz oddaję głos Janowi Brzozowskiemu, który koordynuje projekt Task for Com. Liczymy na to, że dowiemy się, gdzie dziś jesteśmy z tym projektem mimo pandemii, tak? Bo na pewno gdzieś w jakimś dobrym punkcie. Liczę na optymistyczne dane. Będzie prezentacja. Bardzo proszę, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Więc tak, ja właśnie, moim zadaniem jest przedstawienie tego, co na razie w projekcie żeśmy zrobili. Nie ukrywam, że projekt teraz wchodzi w najbardziej ekscytującą fazę i tu będzie mój przyjaciel Tomek Grzybula w sytuacji najbardziej komfortowej, bo będzie mógł to zapowiedzieć, co się będzie działo. Zresztą już pan dyrektor Płoskonka uchylił rąbka tajemnicy. Natomiast chciałem też powiedzieć w ogóle, co to jest, skąd się to w ogóle wzięło i dlaczego akurat my się tym zajmujemy i co w tym projekcie jest gotowe i można to wykorzystywać i ewentualnie co można jeszcze ulepszyć, w czym mam nadzieję nasi uczestnicy też mogą wziąć udział. Więc tak pokrótce, projekt to jest
Projekt, jak Państwo wiedzą, jest projektem nastawionym głównie na działania praktyczne, czyli wspieranie przedsiębiorczości poprzez szkolenia, punkt obsługi kompleksowej przedsiębiorcy, stworzenie hubów, w których ci przedsiębiorcy mają możliwość interakcji między sobą, ale również z właśnie doświadczonymi praktykami. Ale projekt ma swój początek w badaniach naukowych i w zasadzie tutaj jest cichy bohater tego projektu w prawym górnym rogu, czyli mój mentor naukowy, pan profesor Cuculelli, z którym już od blisko 10 lat prowadzę badania nad przedsiębiorczością imigrantów, głównie we Włoszech. I w trakcie tych badań coraz częściej dostrzegaliśmy właśnie ten problem, że no nie wszystko złoto, co się świeci, że wielu przedsiębiorców, imigrantów ma różnorakie problemy, a często władze kraju przyjmującego, w tym przypadku Włochy, wychodziło z założenia, że jeżeli już imigrant zaczął działalność gospodarczą, to w zasadzie on już jest bezproblemowy. Jemu nie trzeba się na nim koncentrować, bo on sobie już radzi sam. Wziął sprawy w swoje ręce. Mamy się martwić tymi imigrantami, którzy są w szarej strefie, którzy są bezrobotni. Natomiast przedsiębiorcy to jest jakby grupa, która sobie świetnie radzi sama. No oczywiście to jest nieprawda i te nasze doświadczenia mogliśmy skapitalizować właśnie we współpracy z takim dużym NGO-sem włoskim, Consortio Open, z którym napisaliśmy właśnie ten wniosek o Task Force i został on przyjęty. Co zrobiliśmy do tej pory? No przede wszystkim, mimo że projekt jest projektem unijnym i obejmuje nie tylko Polskę, ale też Włochy, Niemcy, Austrię, Chorwację, jest jeden niestety wspólny mianownik tutaj bardzo widoczny w postaci tych różnych niemiłych obrazków. W ostatnim czasie bardzo nasiliło się zjawisko no niechęci do imigrantów w społeczeństwach Europy Zachodniej i Unii Europejskiej na fali kryzysu uchodźczego. I ten problem jest paradoksalnie bardziej nawet widoczny, mimo że tutaj jest obrazek z Polski. W Polsce paradoksalnie jest mniejszy to problem niż choćby we Włoszech, w których obecnie ta sytuacja jest na poziomie takim lokalnym bardzo często bardzo trudna. To generuje szereg problemów. Dodatkowo wiemy, że przecież mamy różne kraje tutaj, prawda? Polska jest nowym krajem imigracji. W zasadzie przed 2015 rokiem zjawisko imigracji miało u nas charakter marginalny, natomiast w przypadku Niemców jest to, powiedzmy, kraj bardzo doświadczony, jeśli chodzi o zjawisko imigracji, co nie znaczy, że nie popełnia też na tym polu błędów w zakresie struktur utworzonych, które mają wspierać imigrantów. Więc pierwszy produkt projektu wydaje mi się bardzo ciekawy, który ma praktyczne też zastosowanie również dla krakowskich NGO-sów zajmujących się sprawami migrantów i zainteresowanych też pisaniem projektów unijnych. To jest zmapowanie organizacji, które się zajmują właśnie specyficznie tą działalnością w krajach projektowych. Ta mapa jest mapą interaktywną. Można wyszukiwać przez różne kryteria owe organizacje w tych 5 krajach projektowych. Jest do nich kontakt, jest pewna informacja, co robią. I to jest takie, wydaje mi się, proste źródło informacji umożliwiające wyszukanie potencjalnego partnera również dla bardzo prężnych organizacji krakowskich, które być może podobne projekty chciałyby realizować. Zwracam uwagę też na tym slajdzie, ta mapa oczywiście nie jest produktem finalnym, dlatego na przykład jeżeli ktoś z Państwa uczestniczący w tym zebraniu, w tych obradach dostrzeże tam jakieś błędy albo konieczność uzupełnień, to z przyjemnością, jeżeli taką informację tylko dostaniemy, bardzo chętnie to zaktualizujemy, bo właśnie ta mapa ma być żywa. Ona ma, w trakcie projektu już żeśmy ją uaktualniali,
poprawiali i tak będzie się działo przez cały czas trwania projektu. Drugą natomiast rzeczą, którą zrobiliśmy, to zbadaliśmy na poziomie właśnie przede wszystkim regionalnym i lokalnym w krajach objętych projektem Task4Com pewne mechanizmy wsparcia publicznego, czy polityki publiczne skierowane przede wszystkim na przedsiębiorczość imigrantów. Jest ich zaskakująco mało, co pokazuje, że nasz projekt jest bardzo potrzebny, bo on oprócz tego, że tworzy pewne rozwiązania ad hoc, ma również wypracować rekomendacje dla polityk publicznych na poziomie Unii Europejskiej. I tutaj widzimy, że jest właśnie ta mentalność: imigrantom pomagać trzeba, ale imigrantom, przedsiębiorcom niekoniecznie, bo oni sobie świetnie radzą. Niestety jest powszechny w krajach Unii Europejskiej, a to jest oczywiście no nieprawda. Imigranci, przedsiębiorcy również potrzebują specyficznego wsparcia, by przede wszystkim wydobyć z nich ten pełen potencjał. Oczywiście, że powinniśmy się cieszyć z tego, że imigrant podejmuje działalność gospodarczą, no ale dobrze by było, żeby pomóc mu w tym, żeby ta jego firma osiągnęła sukces, a nie tylko cieszyć się z tego, że nie jest już beneficjentem, na przykład nie bierze zasiłków dla bezrobotnych, prawda? Stworzyliśmy też jakby pierwszy rok projektu, to diagnoza istniejącego stanu rzeczy. Stworzyliśmy raporty transnarodowe, a więc 5 krajów oraz objętych projektem oraz raporty narodowe dotyczące rynku pracy, społeczności przedsiębiorczej migrantów i społeczności przedsiębiorczej dla imigrantów, czyli całej tej sfery trzeciego sektora działającego na rzecz imigrantów w Polsce, jak również właśnie to, co wspomniałem przy okazji tej mapy, czyli ocena polityk publicznych wspierających przedsiębiorczość migrantów i przedsiębiorczość społeczną mającą na celu wspieranie migrantów. Wszystkie te raporty dostępne są na stronie projektu. One oczywiście obejmują sytuację pre-covidową. Trzeba sobie jasno zdać sprawę z tego, że no to wywróciło nam do góry nogami zupełnie mapę tych organizacji. Z przykrością musimy też powiedzieć, że nasz jeden z partnerów w projekcie wskutek COVID-u między innymi de facto zakończył działalność. Musieliśmy w trakcie projektu w Austrii nowego partnera pozyskiwać. Takie rzeczy się zdarzają, ale gdyby nie COVID, być może tej sytuacji można było uniknąć. To pokazuje, jaki to jest szok zewnętrzny, nie tylko dla samych imigrantów i przedsiębiorców, ale również dla tej sfery NGO-sów, które imigrantów wspierają. Przed samym stworzeniem materiałów szkoleniowych i pewnej metodologii szkoleń przeprowadziliśmy też badania eksploracyjne, których wyniki mogą Państwo z nimi się zapoznać również w formie raportu. To były badania eksploracyjne wśród imigrantów w tych 5 krajach, a więc w Austrii, Chorwacji, Niemczech, Włoszech i w Polsce. Chodziło o to, żeby z potencjalnymi beneficjentami projektu przedyskutować, co ich mniej, a co bardziej interesuje, i na podstawie tego uzyskanego bardziej feedbacku, bo nie są to badania reprezentatywne, mogliśmy stworzyć pewien katalog potrzeb, które zostały później uwzględnione w tworzeniu materiałów. I kolejna właśnie faza, która jeszcze trwa, to są materiały szkoleniowe. Te materiały szkoleniowe, zarówno jest ich pakiet dla całego konsorcjum, jak i oczywiście, ponieważ już wspomnieliśmy o tym, nie ma w ogóle porównania między sytuacją polską a chorwacką, jeśli chodzi o imigrantów. Mamy bardzo też specyficzne materiały krajowe dostosowane do potrzeb lokalnych. I te, czy właśnie uwzględniające inne przepisy dotyczące regularyzacji pobytu, inne przepisy dotyczące zakładania firmy i tak dalej.
Wszystkie te materiały są już w dużej mierze gotowe. Pewne specyfikacje krajowe jeszcze są udoskonalane. Zależy nam też bardzo na tym, i te materiały nie tylko są dla samych imigrantów, ale również dla trenerów czy osób, które później z imigrantami pracować będą. Więc one mają jakby dwie grupy odbiorców, samych imigrantów zainteresowanych przedsiębiorczością bądź przedsiębiorstwem społecznym, ale także i urzędników, pracowników trzeciego sektora, pracowników akademickich i trenerów, którzy będą pracować z imigrantami. Te materiały, jak to w projektach unijnych bywa, są tworzone najczęściej w dwóch wersjach językowych, polskim, czyli narodowym i angielskim. Natomiast widząc, jaka jest specyfika krakowska, czy małopolska, czy wręcz polska, zdajemy sobie sprawę, że duża część tych materiałów też potrzeba wyprodukowania ich w wersji ukraińskiej, rosyjskiej. I takie materiały również będą tworzone w najbliższym półroczu projektu, bo zaczynamy trzecie półrocze projektu, wchodzimy właśnie w trzeci semestr. Każdy projekt tego typu właśnie jest dzielony na sześciomiesięczne okresy. I platforma e-learningowa, na których te zajęcia, te materiały będą umieszczone. Ta platforma już działa, ona jest rozwijana przez nas, ona zostanie po projekcie. Będzie można z niej te materiały pobierać. Część kursów będzie można realizować w trybie samodzielnej nauki, a inne po prostu będą mogły być wykorzystywane przez trenerów. Oczywiście à la carte, czyli niekoniecznie cały element, bo my tworzymy aż 10 kursów w ramach tej platformy. Można brać poszczególne moduły i je adaptować, ponieważ projekt jest unijny, jest to na zasadzie otwartej, wystarczy zacytować projekt i można z tych materiałów za darmo korzystać. Również w swojej organizacji, mam tutaj na myśli całą sferę krakowskich NGO-sów i nie tylko, mam nadzieję, że i w innych miastach Polski te materiały znajdą zastosowanie. Będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli ktoś zechce choćby w niewielkim stopniu te materiały wykorzystać. Rola tej platformy w momencie, gdy tworzyliśmy projekt, to było na zasadzie takiego dodatku. No a teraz właśnie to, co pan redaktor powiedział, COVID doprowadził do sytuacji, w której w zasadzie dużą część szkoleń będziemy musieli przeprowadzić w trybie online, niestety, bo to jest ze szkodą przede wszystkim dla imigrantów, no ale niestety obecny reżim sanitarny nie zostawia nam wielkiego pola manewru. Nie chcemy narażać zarówno uczestników szkoleń, jak i naszych trenerów na niepotrzebne ryzyko. Jak już tutaj wspominał dyrektor Żybula, niestety COVID nikogo nie oszczędza, również naszego zespołu projektowego. I w takiej sytuacji nie chcielibyśmy podejmować niepotrzebnego ryzyka. Szkolenia będą prowadzone, póki nie zelżeje oczywiście COVID, głównie w formie online, choć na przykład koledzy niemieccy próbują to prowadzić w swoim hubie w formie fizycznych spotkań, ale jest to bardzo skomplikowane, bo muszą to prowadzić w niezwykle małych grupach i logistycznie mają z tym bardzo duży problem. Ponieważ wiemy, że tutaj zainteresowanie w Krakowie może być większe, w Niemczech jest to prowadzone w małym kameralnym Erfurcie, Kraków ma zupełnie inną, my zakładamy, że tych uczestników może być znacznie więcej, więc nie chcemy wykluczać, chcemy raczej maksymalnie być inkluzywni, i zdecydowaliśmy się na e-learning. Stąd ta platforma e-learningowa, która miała być takim miłym dodatkiem, nagle stała się naszym, wraz z Zoomem niestety, naszym głównym narzędziem szkoleniowym. No i teraz oczywiście pracujemy z naszymi ekspertami nad tym, żeby była ona maksymalnie zarówno intuicyjna, jak i atrakcyjna dla użytkownika. Myślę, że podołamy temu zadaniu. Wygląda to już całkiem
fajnie, a będzie wyglądało jeszcze lepiej. No i to już jest, tylko sygnalizując wypowiedź pana dyrektora Żybuli, następnym krokiem będzie no to, co, na co wszyscy czekamy, bo to pracujemy nad tym, pracujemy i wreszcie będą efekty, a mianowicie będziemy wreszcie mogli spotkać się z imigrantami, te materiały szkoleniowe, które żeśmy rozwinęli, będziemy mogli przetestować na pewnej grupie, która zostanie objęta pilotażowym cyklem szkoleń. Dzięki temu ci ludzie uzyskają konkretną pomoc i zakończą szkolenia odpowiednimi certyfikatami, ale przede wszystkim pozwolą nam na ulepszenie tych materiałów, bo przecież wiemy, że to jedno to stworzenie tych materiałów, a drugie jak one sprawdzają się w praktyce. Staramy się dlatego w tych materiałach, autorami tych materiałów, jak i trenerami nie są tylko akademicy, którzy mówią tak nudno i długo jak ja, ale właśnie staramy się brać praktyków ze sfery właśnie zarówno NGO-sów, z urzędów, jak i samych imigrantów i bardzo jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie. Sam mam zamiar uczestniczyć w całym cyklu szkoleń, nie tylko jako trener, ale również przysłuchując się pracy innych kolegów. Muszę powiedzieć, że to jest rzecz, która z przyjemnością będziemy robić, bo to przez wiele lat pracowałem nad badaniami, a teraz wreszcie mogę te swoje doświadczenia z badań przekuć na praktyczną pomoc dla tych naszych imigrantów i jest to rzecz bardzo ekscytująca i ciekawa. No więcej o kolejnych rzeczach, czyli właśnie o tym CSHB-ie, o usługach szkoleniowych, punkcie kompleksowej usługi powie już mój przyjaciel Tomek Żygula, któremu teraz będę oddawał głos. Dziękuję za uwagę. Jeżeli będą pytania, to później bardzo chętnie odpowiem. Panie profesorze, zanim ja oddam głos panu Tomaszowi Żybuli, to pozwolę sobie skorzystać z przywileju moderatora. Ponieważ, jak mi się wydaje, padło pytanie, które logiczna byłaby odpowiedź w tym momencie akurat. Więc jeszcze trochę pana pomęczę. Mówi pan ciekawie, to muszę powiedzieć. Proszę nie kokietować. Pani Joanna Sikorska zadała pytanie, jakie zdefiniowano potrzeby imigrantów. Wprawdzie to jest w tych materiałach, ale na potrzeby naszej tutaj rozmowy przydałoby się taką esencję od pana profesora uzyskać. Czy te potrzeby imigrantów dla celów projektu, jakie są podstawowe i czy one na podstawie badań bądź intuicji naukowych są tożsame, takie same w sytuacji pandemicznej, czy trzeba je zmodyfikować podobnie, tak jak robimy to z całym oprzyrządowaniem tego projektu. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Bardzo dobre pytanie, pani Joanno, dziękuję za nie. Oczywiście są zupełnie inne. To w takim telegraficznym skrócie, ale to zaraz rozwinę. Projekt, natura niestety takich wielkich projektów, bo to jest wielki projekt, który był pisany, myśmy ten projekt pisali przez praktycznie ponad pół roku. Później był proces przyjmowania, została podjęta decyzja o tym, że został on przyjęty do finansowania, co wcale jeszcze nie oznaczało podpisania umowy, bo były negocjacje, które trwały 3 miesiące. Od tego czasu do obecnej sytuacji, już nawet nie mówiąc o COVID-zie, wiele rzeczy się zmieniło i to jest naturalne, że trzeba wprowadzać korekty. Niestety to jest projekt unijny, więc wymaga, biurokracja stojąca za nim jest nieprawdopodobna. To ja w tym momencie, skoro pan dyrektor Spyra korzystał z tej okazji, ja też bardzo chcę podziękować mojemu całemu zespołowi, który często wyrywa sobie włosy z głowy, próbując właśnie uwzględnić różne niezbędne zmiany, no ale te zmiany, konstrukcja tego programu Interreg jest bardzo sztywna niestety i natomiast robimy co się da i odpowiadając na pani pytanie, oczywiście modyfikujemy to i skąd to wiemy, jakie są potrzeby. Nie prowadzimy już badań powtórnych, diagnostycznych, natomiast ja równocześnie od w zasadzie kwietnia, maja prowadzę w swoim zespole katedry
badania eksploracyjne, które mają na celu zbadać reakcje przedsiębiorców imigrantów właśnie na kryzys covidowy. To są badania prowadzone z moją koleżanką, panią profesor Aki Harimą z Uniwersytetu w Bremie. Ona prowadzi takie same badania w Niemczech, ja w Polsce. No i na bazie tych wywiadów, które mamy z respondentami, wprowadzamy niezbędne korekty. Poszerzymy właśnie na przykład między innymi sferę marketingu, kwestie funkcjonowania w internecie, no bo to jest szansa dla tych przedsiębiorców, to znaczy szansa, w tym momencie konieczność. Jeżeli chce się prowadzić biznes, ten biznes musi być w dużej mierze obecny w przestrzeni wirtualnej. Oczywiście niektóre biznesy się do tego nie nadają, no ale te, które mogą się nadawać, będziemy imigrantów wspierać właśnie w tym zakresie. Więc niestety to jest tak, wpisuje się coś sztywno do projektu, a później stara się oczywiście w miarę możliwości modyfikować, widząc zmieniającą się sytuację. I to jest, to też pod kątem przedstawicieli NGO-sów, które są obecne dzisiaj, z czego się bardzo cieszymy na naszej skromnej konferencji, to uczulam, że w Interregu jest to trudne zadanie. Właśnie co zostaje zapisane w aplikacji, w zasadzie jesteśmy teraz w tym etapie, o który pani Joanna nas zapytała, czyli w zasadzie jest tylko raz możliwość wprowadzenia większych zmian w projekcie w połowie projektu i to jest właśnie ten moment. Najbliższe półtora miesiąca będziemy mieć bardzo gorące, ponieważ zbieramy nie tylko nasze postulaty Urzędu Miasta, Tomka Żybuli, jak zmodyfikować właśnie działania związane z funkcjonowaniem między innymi hubów i szkoleń, ale również od naszych innych partnerów i dopiero po uzyskaniu akceptacji to będzie mogło być implementowane. Ale jesteśmy dobrej myśli, bo to nie jest tak, że urzędnicy w Wiedniu, którzy nadzorują ten program, nie chcą tych zmian, tylko po prostu oni są akurat bardzo przychylni, tylko cała maszyna biurokratyczna jest dość długa i to trzeba mieć na uwadze, to również pod kątem płatności, bo w Interregu trzeba mieć tą świadomość, że na początku partner wykłada własne pieniądze, a dopiero później dostaje refundację, co w przypadku małych organizacji, małych NGO-sów ma znaczenie, bo to może poważnie wpłynąć na płynność organizacji, więc trzeba mieć pewne rezerwy finansowe przystępując do takiego projektu. Ale moim zdaniem warto, bo robi się rzeczy znacznie bardziej ambitne niż w przypadku na przykład zwykłego Erasmus Plus. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Oczywiście też mi się pojawiło parę pytań, które zadamy później. Pan Tomasz Żybula czuje się pewnie już trochę jak strzelba u Czechowa, która zaraz ma wystrzelić, a tu gadają, jeszcze jacyś aktorzy wchodzą. To ja jeszcze przeciągnę ten moment, bo a propos słów pana profesora, miałem przyjemność ostatnio uczestniczyć w projekcie unijnym jako moderator ważnej dyskusji o klaszcze innowacji Zabłocie. To jest projekt unijny, miasto. Terminy lecą, trzeba było zrobić prawdziwe spotkanie prawdziwych ludzi. Mogę podpowiedzieć, podzielić się, powiem tylko tyle, że jak to wyglądało, że w sali, tej dużej sali konferencyjnej Areny, Tauron Areny, w której normalnie prowadziłem konferencję na 300, 320, 400 osób, zebrało się 14 konsultantów projektu rozsadzonych co 10 metrów w kręgu, bo tak żeśmy sobie to wymyślili, bo to zbliża, prawda? Ja też siedziałem w tym kręgu jako moderator. Jest to jakiś pomysł, bo to się udało zrobić, fantastycznie to wypadło. Wszyscy byli przeszczęśliwi, że to jest na żywo, że możemy się spotkać, że jest tam gdzieś w tle jakaś kawa, chociaż na odległość, że mimo dystansowania było jednak lepiej niż tak jak sobie dzisiaj gadamy, chociaż też jest nieźle. Natomiast wiemy doskonale, że z tym zapachem kawy, tak, i tym, co się za nim kryje, byłoby jeszcze lepiej. I to jest bardzo ważne przy takich konsultacjach, bo bardzo wiele szczerych rzeczy można sobie było wygłosić, które często online nie powiemy. Niestety mamy jeszcze te opory. Może ja nie, ale
ale wiele osób ma i wiem i dzieliło się tym z nami potem w czasie tej dyskusji. Wypadło to dobrze, więc jakbyście byli zainteresowani, to jako skromny moderator tego spotkania mogę się podzielić doświadczeniem. Da się to zrobić, dzielimy dużą salę na pół, rozsadzamy ludzi, spotkanie odbywa się na żywo z zapewnieniem naprawdę super, odkażaniem wszystkiego, co się da, łącznie z kubkami. Więc jest to możliwe, oczywiście zbieramy te deklaracje wszystkich uczestników, sprawdzamy, co się z nimi dzieje po 2 tygodniach i tak dalej, więc dmuchamy na zimne. Polak potrafi i być może Niemcy sobie z tym nie poradzą, ale byłem w Karpaczu, który przeniesiono z Krynicy w ciągu 6 tygodni. To jest przedsięwzięcie niesamowite i Tomasz Żbula, któremu właśnie zaraz oddam głos, wie jako przedsiębiorca, który założył jedno z ciekawszych przedsiębiorstw krakowskich, transnarodowych przecież o dużym zasięgu, ale też fajne miejsce spotkań ludzi, fajnych wydarzeń, prawdziwych spotkań, nie online. Tym bilardem czy tymi dartami, no nie da się niestety online, znaczy nie da się tak ciekawie, nie? No można sobie oczywiście w PlayStation pograć, ale to nie jest to samo, to jest tak jak tenis w PlayStation, nie? No ja wolę się spocić na korcie, więc narty w PlayStation, tak? No i spotkanie w online, no tak bym to, taką kategorię potraktował, więc w pana podejrzewam bardzo mocno, za przeproszeniem, rąbnął ten COVID. I no jak to się ma do planów, które mieliście i do konieczności modyfikacji tych planów, o których wspomniał pan profesor przed chwilą, w jakiej formie zapraszacie do swojego centrum spotkań? Bardzo proszę, oddaję głos. Panie Tomaszu, dźwięk. Dziękuję Panie Zbyszku za ciepłe słowa o naszym Centrum Sportu i Integracji. Witam wszystkich serdecznie, witam nowych partnerów i witam szanownych gości. Ja powiem tak, ja jestem 47 dni świeżo po izolacji, w związku z tym nie to, że tak ten wirus dotknął nasze przedsiębiorstwo społeczne, ale osobiście dotknął też mnie. I tak wcześniej wyobrażałem sobie, tak tylko powiem parę słów, że to jest grypa, że to tak spokojnie można przejść i można to bagatelizować, że to jest taka spokojna choroba, ale w związku z tym, że ja jestem z 2000 z naszego społeczeństwa, więc w takiej małej grupie, a u nas w naszych spółkach dotknęło to 4 osoby, to powiem tak, że ja przyszedłem to najciężej. Nie wiem, czy z tego powodu, że jestem najstarszy, ale byłem taki jeden krok od szpitala, w związku z tym w życiu nie porównam tego do grypy i do żadnej innej choroby, która jest nam znana i nikomu tego nie życzę, nawet najgorszemu wrogowi. Tak powiem, że jest to ciężka sprawa. Panie Zbigniewie, ja jeszcze tak mam tutaj zapisane, że ta niepewność jest najgorsza. To, co Pan wspomniał na początku, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, ta niepewność. Co będzie za jakiś czas. A więc czy nas zamkną, czy nas nie zamkną. Nas 14 marca jako przedsiębiorstwo społeczne no, dotknęła ustawa, czy już nie pamiętam, jakiś tam przepis, który spowodował, że nasze centrum sportu zostało zamknięte. I szczerze panu powiem, że gdyby nie to, że mamy ten portfel biznesowy jakoś zdywersyfikowany i mamy kilka spółek, byłoby bardzo ciężko to przetrwać. Chociaż przy pomocy państwa, bo skorzystaliśmy ze dwóch wsparci, jednego to nie pamiętam, ale no, nie 3 miesiące niepłacenia ZUS-u to daje bardzo dużo. Natomiast skorzystaliśmy z dopłaty i to jest bardzo duże wsparcie, muszę powiedzieć, że nawet duże firmy z tego co wiem, to z tego skorzystały, chociaż nie wszyscy korzystali, 36 tysięcy złotych na osobę. To jest bardzo dużo. Nie ukrywam, że to nam bardzo pomogło i pozwoliło nam utrzymać się w projekcie, tak dodam, a więc te dwie rzeczy. Wsparcie państwa to jest jedno, ale drugie to, że nie bazujemy tylko na finansach klubowych, ale tak samo mamy inne firmy i przy tym te drugie firmy, można powiedzieć, że całkiem dobrze funkcjonowały. Wbrew pozorom jedna z moich spółek handluje z tak zwanymi używkami, dozwolonymi oczywiście. I tutaj zanotowaliśmy wzrosty, a nie spadki. W innej działalności
No różnie, tak powiedziałem, układało się to różnie, a więc tutaj cieszę się, że nie jestem usytuowany tylko i wyłącznie w branży eventowej i hotelarskiej gdzieś tam w tych branżach, bo uważam, że tutaj te branże dostały najbardziej po kości do dnia dzisiejszego, ani też nie mam zlokalizowanego biznesu gdzieś w centrum Krakowa, bowiem jednak ten Kraków i centrum jego dostało najbardziej. No, do dzisiejszego dnia, w związku z tym, że nie ma tych lotów, samolotów tanich, można powiedzieć, że tych turystów zagranicznych jest mało. Chociaż pojawiają się, przyjeżdżają, ale bardziej bazujemy na turystach krajowych. Także a propos wstępu, to chciałbym powiedzieć teraz tak. W klubie dalej funkcjonujemy, a więc to powiedziałem, te dwa wsparcia nam pozwoliło utrzymać całkowite zatrudnienie. Nie robiliśmy żadnych obniżek, nie korzystaliśmy z takiej rzeczy, że gdzieś tam kogoś wysyłamy, bo mogłem oddelegować niektóre osoby do innych tak samo zajęć. Także tutaj można powiedzieć, że obroniliśmy się i wyszliśmy z tego, no dobrze, dobrze, znaczy nie ucierpieliśmy. Chciałbym teraz, tak jak Janek tutaj wspominał, coś wspomnieć o naszym CS-hubie i o tym, co przygotowaliśmy. Razem z kolegą, w sumie kolega przygotował piękną prezentację. Teraz, jeżeli mi się uda, to ją spróbuję uruchomić, bo ja muszę powiedzieć, ja rzadko korzystam z prezentacji. Już chwileczkę. Nie o to. Czy widać, przepraszam, jest w porządku? Tak jest. Tak jest, dobrze. I teraz tak. Ja już nie pamiętam, kiedy przystąpiliśmy do projektu Interreg, bo to było na pewno ponad 2 lata temu i to wszystko jest zasługą pana profesora Janka Brzozowskiego, który nas zaprosił razem z Adamem Spyrą do współpracy. To jest jego zasługa. Gdyby nie on, to tego projektu by nie było. Ale pamiętam pierwsze kroki, jakie zaczynaliśmy na spotkaniach, czy w urzędzie wojewódzkim u Adama, czy u ciebie, Janku, gdzie wypełnialiśmy te wszystkie formularze, żeby w ogóle przystąpić do tego projektu z niepewnością, czy w ogóle go dostaniemy. A więc ja pamiętam, że chyba to trwało około 8 miesięcy, zanim okazało się, że udało się. I my jako klub i przedsiębiorstwo społeczne po raz pierwszy korzystamy ze wsparcia, tak to ujmę, naszej działalności, bo wszystkie nasze działania musimy finansować sami, gdzie musimy, no tak działamy. I dodatkowo w naszym klubie tak samo jest przedstawicielstwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, której jestem dyrektorem i to też finansujemy sami. A więc tak, Janku, twoja zasługa, bardzo dziękuję. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że gdyby nie to, nie byłoby tego projektu, a dzięki temu mamy o czym rozmawiać i już jesteśmy, ja ci powiem, po trzecim periodzie, a więc ten czas leci bardzo szybko. I na początku... I dostaliśmy finansowanie za drugi period, dzisiaj właśnie news jest. Tak? To super. Wreszcie, tak. Tak. Na początku od strony polskiej liderem projektu jest w ogóle Uniwersytet Ekonomiczny i Janek jest tutaj głową tego projektu i to wszystko od Janka zależy, a my z Adamem jesteśmy partnerami. Chciałbym tutaj tak samo jeszcze raz powitać nowych partnerów bardzo serdecznie i dziękuję, że nasze grono jest coraz większe, mianowicie przystąpiłem do tego projektu z tego powodu, iż uważam, że jest to potrzebne. Są potrzebne takie miejsce szkolenia dla osób przyjeżdżających z innych krajów. Jako przedstawicielstwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej spotykamy się z masą pytań i problemów, żeby zalegalizować pobyt tutaj w kraju, ewentualnie otworzyć działalność gospodarczą. Takie miejsce kompleksowe, gdzie będziemy mogli tym ludziom pomóc i to miejsce, które uda nam się w jakiś sposób rozreklamować i współpracować, żebyśmy wszyscy mogli w tym działać. Uważam, że to będzie korzyścią dla całego Krakowa, a może w przyszłości też dla innych miast w Polsce, bowiem ten projekt się nie zamyka tutaj tylko i wyłącznie na Małopolsce.
Mamy fantastyczny zespół ludzi, uważam, ludzi, którzy wiedzą, co robią, którzy siedzą w temacie i którzy chcą, żeby to, te wszystkie formalności związane z legalizacją były łatwiejsze, prostsze i sądzę szybsze, bo to jest, ta szybkość jest bardzo istotna. W naszym zespole powiem tak, bo tutaj tak powiedziałem na początku, mamy kilka tutaj spółek, są różne narodowości, tu mamy osoby z Ukrainy, jest Żenia, witam serdecznie, Żenia jest na urlopie, ale widzę, że jest Sławek, który tak samo jest z Ukrainy, ale mamy tutaj w firmie tak samo Medhada z Egiptu, mamy Phila Donalda z Zanzibaru, możliwe, że ktoś będzie z Indii. W związku z tym mamy już, jeżeli pytamy się tych osób, które są spoza naszego kraju, o odczucia i o tym projekcie, to są zafascynowani, że takie coś powstaje i takie coś ruszy. I jesteśmy pełni nadziei, że to wszystko będzie fajnie funkcjonować. No dobrze, a jak będzie funkcjonować realnie tak naprawdę w tych nowych warunkach, tak, do których musieliśmy się dostosować? To w dalszej części wystąpienia bardzo proszę. Tak, tutaj mamy to, co powiedziałem, a więc od czego zaczynaliśmy. I teraz tak, jak to będzie funkcjonować? Szanowni Państwo, no ten koronawirus jednak tutaj zburzył pewne szyki, zburzył pewne ustalenia, które szły swoim torem i nawet z tego powodu został projekt przedłużony o kilka miesięcy, nie wiadomo jak długo jeszcze będzie. I tak wspomniałem na wstępie, najgorsza jest ta niepewność, ale dosyć szybko w projekcie ustaliliśmy, że jeżeli nie będą możliwe szkolenia fizycznie, że aby to wszystko funkcjonowało, zrobimy te szkolenia online i tak też mamy to przygotowane. Z tego powodu, że obcokrajowcy, którzy tu przybywają i przyjeżdżają, co wspominał pan Adam, no niestety nie z ich mniej. Ja jak wracam do domu, to przyjeżdżam koło urzędu Adama, widzę te kolejki, tak samo wieczorem i oni w dalszym ciągu potrzebują tej pomocy. Czy jest koronawirus, czy go nie ma? Oni są i te osoby potrzebują tego wsparcia i pomocy, a im szybciej my wystartujemy i my im pomożemy i dotrzemy tak dogłębnie do ich potrzeb, uważam, będzie lepiej. Wiadomo, że tego wszystkiego się uczymy. To jest pierwszy taki projekt nasz wspólny i to będzie się na pewno w jakiś sposób rozwijać i będziemy widzieć, jak to będzie przebiegało. Mamy taki zarys, że w naszym CS-hubie, bo tak to nazwaliśmy, gdyby to miało być fizycznie u nas w punkcie, że te szkolenia będą od poniedziałku do piątku, że będą od 17 do 19 i też nad tym zastanawialiśmy się, bo czy to robić w godzinach porannych, czy popołudniowych, ale jednak ustaliliśmy, że te godziny popołudniowe będą bardzo odpowiednie z tego powodu, że większość ludzi pracuje lub też uczy się. I aby ich nie odciągać od pracy, nauki, zrobimy to popołudniami i wieczornymi godzinami, ewentualnie weekendy. Nasza koncepcja, jak tutaj pięknie mój kolega napisał, a więc to, co wspominał tak samo Janek, stworzyliśmy materiały, stworzyliśmy szkolenia, mamy w naszym klubie miejsca, jesteśmy przygotowani na to, żeby aby ruszyć i aby tym ludziom pomagać. Mamy wyszkolony zespół i tutaj sądzę, największym problemem będzie pewnie rekrutacja do tych szkoleń i pokazania w Małopolsce, tak, ja tak to czuję, żeby te osoby wiedziały, że jest takie miejsce, są takie szkolenia i że warto do nas przyjść i uzyskać pomocy, bowiem, no tak też Janek wspominał, budżet nie przewiduje pewnych wydatków i tutaj niestety nie na wszystko jest nas stać, mówiąc krótko. Niektóre rzeczy jesteśmy w stanie opłacić, ale oczekujemy też jakiegoś wsparcia, reklamy tego pomysłu, aby wszyscy do nas mogli trafić, ewentualnie wszyscy ci,
ci, co chcą, żeby dostali to wsparcie, bo to też pewnie są masa jest firm, które całkiem dobrze sobie daje radę sami. Mamy tak, w naszym klubie, bo nie wszyscy byli, tak jak wspomniałem wcześniej, nasz klub jest przedsiębiorstwem społecznym. To jest powierzchnia około 1000 metrów kwadratowych. Jest tam taka sala kawowa, biblioteczka, my to nazywamy, miejsce na spotkania, ewentualnie rozmowy. Taka mini salka projekcyjna, gdzie możemy robić prezentacje. Były nieraz robiliśmy taką noc kinową i to była ukraińska noc kinowa. Mieliśmy różne przedsięwzięcia i różne pomysły. No niestety pandemia nas zatrzymała w rozwoju i w tym momencie próbujemy się odbudować. Strefa coworkingowa, ostatnio podnająłem kolejne dwie nowe sale i one są w trakcie przygotowania. Tu jest takie małe zdjęcie, później będzie na kolejnym slajdzie troszkę większe. To będą dwie sale do 10 osób. W związku z tym też tak pomyśleliśmy, że większe grupy w czasach pandemii to nie jest dobre rozwiązanie. W związku z tym stwierdziliśmy, że zrobimy zamiast jednej dużej dwie małe i że będzie można prowadzić równocześnie dwa różne moduły szkoleniowe. No i mamy bardzo dobrze rozwiniętą część integracyjną, a więc to, co pan Zbigniew wspominał, mamy piłkarzyki, mamy darta, mamy bilarda, tylko my do tego podchodzimy bardziej, tak to powiem, nie pubowo, tylko sportowo. W związku z tym, jeżeli chodzi o darta, to reprezentant naszego klubu jest mistrzem Polski, pięciokrotnym można powiedzieć mistrzem Polski, a w styczniu bodajże, czy w lutym był na Mistrzostwach Świata i zajął 9. miejsce. Także to jest całkiem Krzysztof Kciuk. Także tutaj muszę powiedzieć, że jako zawodnik dartowy no największe osiągnięcie zdobył w zawodników wszystkich w Polsce. Ja do momentu, kiedy nie otwierałem tego przedsiębiorstwa, ja nie spodziewałem się, że takie dyscypliny jak piłkarzyki, dart czy bilard, które zawsze w głowie miałem jako sporty barowe, że za tymi sportami i w koncepcji barowej stoją ludzie, którzy jednak do tego podchodzą bardzo profesjonalnie i trenują to. Ja zawsze uważałem, że w piłkarzyki gram bardzo dobrze, że jestem bardzo dobry, bo miałem w firmie piłkarzyki i muszę powiedzieć, że sądziłem, że super refleks. I jak zagrałem z mistrzem Polski, który jest tutaj u nas w klubie, no to jedną ręką ograł mnie do zera. To jest taka skala i różnica poziomów, jak mamy w głowie kwestia tego sportu. To samo z bilardem. W bilardzie mamy mistrza Europy juniora z tamtego roku. Nasze szkółki, nasza drużyna juniorska jest dwukrotnym mistrzem Polski. Mamy duże osiągnięcia sportowe w tych dziedzinach. I co jeszcze, przepraszam bardzo. I jeszcze mamy jurtę mongolską. Tutaj widzę na końcu, mamy jurtę mongolską, która na tą chwilę jest złożona. Jeszcze Janku, ciebie nie informowałem o tym, ale jurta jest złożona z powodu nadzoru budowlanego, który stwierdził, że powinna mieć pozwolenie na budowę, ale jutro chyba będziemy to wyjaśniać, bo przyjdzie kontrola i powiem wam szczerze, jestem pełen obaw, jak to będzie, chociaż z tego, co wiem, do 35 metrów kwadratowych jurta mongolska o charakterze no takim bardziej namiotowym, a dla naszego klubu reprezentacyjnym nie powinna mieć pozwolenia na budowę, ale tutaj dostaliśmy pismo, że tego nie mamy i wzywają nas do jakichś tam wyjaśnień. Takie rzeczy. Tutaj mamy taki proces tworzenia naszego CS Hubu. A więc krok po kroku, to co powiedzieliśmy wcześniej, jesteśmy teraz w punkcie trzecim, a więc uruchomienie CS Hubu. Chciałbym Państwu w tym momencie bardzo serdecznie poinformować to, co z Jankiem ustaliliśmy, że planujemy około 20 października uruchomienie szkoleń. To będą szkolenia na początku online, ale w tym punkcie serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Ja sam osobiście, Janku, tak samo chcę się zapisać. I też pamiętam, że była dyskusja, czy też Polak z korzeniami, nie wiem,
z korzeniami jakichś rodziców, którzy są nie Polakami, też mogą uczestniczyć w tych szkoleniach, czy nie, czy to tylko jest skierowane do imigrantów, bo tak na dobrą sprawę nie wiem, na czym to stanęło, ale w każdym bądź razie uruchamiamy CAS około 20 października. Od końca września, początku października zaczynamy rekrutację do szkoleń. Na takim etapie jesteśmy. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby w tych terminach ruszyć. Nasza oferta, to już Janek wspominał, szkolenia i warsztaty, punkt kompleksowej obsługi klienta, zajęcia integracyjne, strefa coworkingowa, więc to wszystko chcemy na początku ruszyć. Chcemy to sprawdzić, zobaczyć w tych czasach pandemii, jak to będzie wyglądać. I tak powiedziałem, mamy ten czas, bo projekt trwa jeszcze co najmniej rok czasu, no dłużej już w tym momencie po przedłużeniu, a więc jakieś półtora roku, możliwe, że będzie dłużej i będziemy mogli sobie wypracować na samym końcu tego projektu. Chodzi, żeby wypracować taki model, który jest skuteczny i który można duplikować, tak jak powiedziałem, później w innych miastach, ewentualnie w innych krajach, bo jest nas 5 partnerów. Dla kogo jest CSH? A więc no, dla wszystkich, którzy mają chęć pozyskać wiedzę na temat kompletną wiedzę na temat otworzenia działalności w Polsce, na temat na też temat, które są związane z kulturą Polski, bo jednak te nasze kultury się różnią. Ja tu sam widzę po współpracy z kulturą Mongolii, że kultura polska i kultura mongolska to są dwie różne kultury i też ciężko czasami przełamać pełne bariery. Jesteśmy otwarci w sumie na wszystkich i bardzo istotne w tym wszystkim jest, co ostatnio też rozmawiamy z Adamem, na temat ułatwienia i ułatwienia procedury dla Urzędu Wojewódzkiego, a więc ułatwienia albo ewentualnie te nasze programy, które poprowadzi jeden blok tematyczny Irmina z Martynem, aby kursanci, którzy wyjdą z naszego szkolenia, byli bardzo dobrze przygotowani, aby przeprowadzić dokumentację, ewentualnie wypełnić karty pobytu w Urzędzie Wojewódzkim. Bo wielokrotnie zdarza się tak, że to się przedłuża z powodu błędów, które te osoby wypełniają, a popełniają te błędy z tego powodu, że nie wiedzą do końca, jak to wypełnić. Dlatego będziemy starać się ich przygotować bardzo szybko do tego, żeby dobrze to wypełniali te dokumenty, nie popełniali błędy, bo oni szybciej wystartują, tym szybciej zaczną zarabiać i będą zadowoleni z tego, że w Polsce jest tak dobrze i będą chcieli zostać, a wiadomo, że mamy problem z ludźmi do pracy. Chociaż też muszę tutaj wspomnieć, bo tak z wielu konferencji wiem, że Małopolski Urząd Wojewódzki jest na szczycie i też i praca Adama, Katarzyny Nowak i całego Urzędu Wojewódzkiego jest tutaj bardzo dobrze doceniania i tak powiedziałem na wstępie, cały nasz zespół uważam przykłada się do tego i mamy już na tą chwilę pewne sukcesy. Jeszcze jak ostatnio wpadł nam z Jankiem taki pomysł, punkt kompleksowej obsługi, bo też zdajemy sobie sprawę z tego, że po pierwsze nasze miejsce, nasz klub, jeszcze zanim powstała pandemia, jest na uboczu miasta, tak to nazwę. Jesteśmy, można powiedzieć, pierwszą przecznicą, gdzie nie trzeba płacić za parking, bo teraz te strefy płatnego parkowania zostały poszerzone. I wpadliśmy, że taki kontener, tak to powiem, to bardzo modne są w tym momencie te kontenery i koszt tych kontenerów nie jest zbyt duży, stawiając w różnych punktach miasta, no bo tutaj nie wdajemy się w bardzo duże opłaty czynszowe, w utrzymanie tego kontenera, to jest rzecz, która jest bardzo łatwo do przeniesienia, mobilna, więc możemy stawiać na jakichś tam dedykowanych imprezach, czy też konferencjach. Taki kontener mógłby pomóc funkcjonującemu CS Hub w jednym miejscu
aby i rozreklamować, aby ci te osoby, imigranci, którzy szukają pomocy, uzyskując informacje w tym tak zwanym kontenerze, więc w punkcie kompleksowej obsługi, mogli trafić później na nasze szkolenia, czy ewentualnie na nasze szkolenia po porady. No też wymyślimy też taką skrzynkę szybką z Pitbox, a więc jakiś imigrant ma jakieś pytanie, w związku z tym bardzo szybko, może tam jest do 24 godzin odpowiedź. Mamy przygotowaną stronę internetową, media społecznościowe. Również myślimy o programie mentoringu. Mamy tutaj grupę ludzi, którzy są doświadczeni w biznesie. Sami dobrze wiemy, że teoria a praktyka to są dwie różne rzeczy. Wielokrotnie zdarzało mi się, że przyjeżdżała osoba z Ukrainy i chciała otworzyć taki biznes, myśmy jej poradzali, tak, żeby zrobiła to nie w ten sposób, co do końca ona chciała, i muszę powiedzieć, że te osoby przeważnie słuchają i odnoszą sukces. Także nieskromnie mówiąc, mamy duże doświadczenie w biznesie, mamy zespół, w zespole jest naszym Sławek, który ma tutaj olbrzymie doświadczenie marketingowe. Tak jak powiedziałem, nie mamy z tym problemu, aby takie doradztwo prowadzić. Zajęcia integracyjne, to już wspominałem. Zapraszamy w ogóle wszystkich, nie tylko w czasie projektu. Mamy bardzo fajną atmosferę, ludzie są zadowoleni z naszego miejsca, że tutaj można spotkać się w gronie tak zwanych, w swoim gronie, jest bardzo przyjemnie. Strefa coworkingowa, to są te dwie sale, które wspominałem. Dwie nowe sale, na razie tam jeszcze nie ma mebli, ale tak wspomniałem, również ja jestem dopiero po tak zwanej kwarantannie, w związku z tym będę musiał dziś podjechać do sklepu i zakupić do tego wyposażenie, ale te dwie salki są przygotowane, wymalowane, odświeżone. W tych dwóch salkach będziemy prowadzić zajęcia. Nasza strona internetowa cshub.pl, na niej znajdziemy wszystkie informacje, na niej będą szkolenia, nasz zespół, kontakt do nas. Platforma e-learningowa. No i cóż, pozostaje mi powiedzieć dziękuję. Zapraszamy do współpracy. Przypominam, że rozpoczynamy pod koniec miesiąca rekrutację oraz że około 20 października ruszamy z pierwszymi szkoleniami. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu Tomaszowi. Bardzo to ciekawe, bardzo intrygujące. Proszę państwa, to jest ten moment, kiedy możemy rozpocząć dyskusję na temat tych danych, bo niby wszyscy wszystko powiedzieli, a tak naprawdę nie byłbym sobą i nie byłbym dziennikarzem, gdybym nie miał całej serii pytań do państwa. I pozwolę sobie, ponieważ czekamy nadal na pytania, które padną na czacie, jesteśmy na nie otwarci. Jak zauważyli państwo, od razu je odczytujemy, od razu zadajemy i męczymy tych, którzy wiedzą, i będziemy to robić. Natomiast jest kilka warstw tutaj tego projektu, które chciałbym poruszyć i pewne rzeczy objaśnić. Oczywiście wiemy doskonale, że jakby takim głównym czynnikiem, najlepiej wie to Tomasz Żybula, bo testuje to na sobie i fizycznie, i zdrowotnie, i biznesowo, że najważniejszym tutaj czynnikiem takim uwarunkowującym to, w którym kierunku będzie ten projekt zmierzał, jest COVID. Natomiast pewne rzeczy dzieją się niezależnie od tego albo równolegle, choćby to, co się dzieje na Białorusi. Tak? Nie wchodzę w politykę, ale wchodzę w taką rzecz czysto ludzką. Pamiętamy, jak się podziało na Ukrainie politycznie, to mieliśmy potem, no pan dyrektor wie najlepiej, jak to się przełożyło na liczby ludzi, którzy się pojawili u niego w urzędzie. Wzięliśmy je na początku, zanim to nie ogarnęliście w sposób wzorcowy, no gigantyczne kolejki wręcz na ulicach, no tłumy ludzi po prostu. I no jest taka, rozmawiałem ze swoim przyjacielem, felietonistą Pawłem Kowalem, który doskonale zna te nasze rubieże dawne, wschodnie, a dzisiaj naszych sąsiadów, i wie, że ta fala, jeżeli nie będzie podobna, to może na pewno będzie duża, na przykład z Białorusi. Może się tak okazać. Różnice ekonomiczne są tak ogromne, że Polska wydaje się super atrakcyjnym krajem nawet w COVID-zie, żeby to przyjechać. Widzimy zresztą, że Białorusini już są bardzo ważną grupą przyjeżdżającą do Polski. Więc nie chcę nic mówić, ale czeka nas, panie dyrektorze, pewnie was,
kolejna próba dostosowania się do tego, do potrzeb rosnącej liczby imigrantów. Zresztą zapotrzebowanie na nich, jeżeli polska ekonomia będzie odzyska wigor, a demografia niestety tak szybko go nie odzyska, bo wiemy, że to trwa 20-30 lat, zanim się zmieni te krzywe, czasem więcej. I nic nie zapowiada zmiany trendu demograficznego, więc będziemy potrzebować pracowników. Te prognozy, o których mówiliśmy sobie przed pandemią, one są lekko zmodyfikowane przez COVID, ale nie są w stanie zmienić oczekiwań. Chyba że będzie jakiś odpukać armagedon gospodarczy, który naprawdę spowoduje masowe zwolnienia, ale bądźmy optymistami, wierzmy w to, że polska gospodarka będzie się rozwijać. Jeśli tak, to będzie potrzebować imigrantów. Jeżeli tak, to pan dyrektor będzie miał bardzo dużo pracy i pani, która jest z nim w studiu również, w urzędzie również. I wszyscy pana pracownicy, których pan chwalił, ja też ich zawsze na każdym kroku chwalę, bo są tego warci. I teraz, panie dyrektorze, po pierwsze, na ile pan na dzisiaj ma w głowie, że to się może wydarzyć, że te potrzeby wzrosną, że ten trend może być taki, na ile pan jest zabezpieczony na to, te rozwiązania urzędowe, żeby to obsłużyć i na ile projekt Task for Camp może tu być przydatny, to znaczy na ile pana urzędnicy mogą już dziś albo w przyszłości powiedzieć interesantowi, który przyjdzie cudzoziemcowi, słuchaj, jest takie miejsce, w którym możesz się dowiedzieć, uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, które masz. My niekoniecznie możemy jako urzędnicy ci na nie odpowiedzieć, albo nie mamy na to czasu, nie po to jesteśmy powołani, nie taka jest ustawa, tak? Natomiast jest takie miejsce i tam uzyskasz większość odpowiedzi, albo cię odeślą do takiego miejsca, w którym te odpowiedzi uzyskasz. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Ja powiem tak, że zdaję sobie sprawę z tego, że koronawirus w pewnym momencie gdzieś tam spowodował strach na całym świecie. To nie tylko u nas, sam fakt codziennego podawania ilości zakażonych i ilość osób, które umierają, no sami się trzymamy w tym wszystkim, a więc w jakiś sposób budujemy ten strach w sobie, bo gdziekolwiek nie wejdziemy, to widzimy te informacje, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ja też obserwuję jedną rzecz, że niektóre branże podupadły, ale niektóre branże mają się lepiej lub bardzo dobrze. W związku z tym ten koronawirus, można powiedzieć, nie spowodował tego, że wszystko gdzieś stanęło, ale niektóre branże się rozwinęło. W związku z tym uważam, że to się będzie rozwijać i w związku z tym, że jesteśmy takim krajem, ja się cieszę, że jesteśmy takim krajem, że przyjmujemy tutaj i robimy takie rzeczy, takie projekty, że będzie tych imigrantów przybywać. Jesteśmy do tego przygotowani, uważam, bardzo dobrze. Lub dobrze, lub coraz lepiej, bo zapraszamy nowych partnerów, którzy też będą nam w tym pomagać. Tak wstępnie powiedziałem, nasze szkolenie będzie obsługiwało 10 modułów. Ci imigranci w tych modułach będą mogli sobie wybierać, które tematy im odpowiadają. W związku z tym, że na początku będzie online, no to w tym momencie ta przepustowość będzie bardzo duża. Jeżeli tutaj nie jest powiedziane, że no nie wiem, 10, 20, 100 osób jest w stanie nas zatkać, absolutnie nie. Mamy bardzo tutaj szeroko wsparcie od Uniwersytetu Ekonomicznego, jeżeli chodzi o wykładowców, sam Janek i będzie wykładał dwa moduły. I mamy to podzielone, to nie jest tak, że to szkolenie trwa miesiąc czasu. My przewidujemy, że to będzie 80 godzin podzielone na bloki tematyczne, tak wspomniałem, 10 modułów i teraz tak przyjeżdżająca osoba z zagranicy będzie sobie wybierała pewne moduły, niektóre będą obowiązkowe, tak jak na przykład jak założyć firmę, załóżmy, bo tam będą te najważniejsze informacje z kartą pobytu i całość, te 80 godzin na końcu będzie zaliczone jakimś testem, bo też chcemy być pewni, że te osoby, którzy będą uczestniczyć w naszych szkoleniach, zdobędą tą wiedzę, a dzięki temu
na przykład pomogą w Urzędzie Wojewódzkim przyspieszyć swoją pracę urzędnika, ale swoją sprawę. Także zobaczymy też, jak to się będzie rozwijać. Na tą chwilę nie mamy takich obaw, że nie podołamy. Jasne. To samo pytanie do pana dyrektora Adama Spyry, bo ktoś musi przewalić papiery, mówiąc tak kolokwialnie, czyli ktoś musi załatwić formalnie, zalegalizować ten pobyt. Te siły urzędu są zwiększane ustawicznie. Wy też bardzo wiele zrobiliście dla poprawy efektywności urzędników. Wyposażyliście już różne narzędzia, korzystając ze środków unijnych, o czym pan dyrektor miał możliwość powiedzieć choćby w moim programie Barometr Bartusia. I jak to wygląda na dziś? Na ile jesteście przygotowani do tej sytuacji? Pan już troszkę o tym wspomniał na wstępie, ale te pytania, które zadałem wcześniej, teraz kieruję do pana. Ja myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Doświadczenia ostatnich 4 lat pokazują, że w tej problematyce zarządzania migracjami trzeba bardzo elastycznie reagować i trzeba wychodzić poza takie utarte rozwiązania. Myślę, że to, co dzisiaj wybrzmiało, że jest to nasza wspólna sprawa, że godne, właściwe przyjęcie cudzoziemców, no, społeczności przyjmującej się, tak powiem, opłaca i jest takim dobrym prognostykiem na przyszłość. Co robimy? Przede wszystkim korzystając ze wsparcia Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w przyszłym miesiącu rozpoczynamy remont 2 kondygnacji, kończymy nasze prace związane z przygotowaniem dedykowanego systemu do rejestracji i obsługi zdalnej aplikacji. Oczywiście tutaj reżim ustawy o cudzoziemcach ogranicza nas znacznie, ale chcemy to maksymalnie cyfryzować w tym obszarze, w którym możemy. I przede wszystkim chciałem powiedzieć, że przygotowujemy się na nabór wniosków do nowego funduszu, czyli Funduszu Azylu i Migracji, gdzie naszym marzeniem, takim wielkim, że tak powiem, postulatem, który chcemy zgłosić, jest profesjonalna hala obsługi, gdzie moglibyśmy w godnych warunkach tą liczbę cudzoziemców przyjąć i stworzyć im takie warunki do załatwienia swojej sprawy. Chciałem powiedzieć, że to, co powiedział Tomek i wcześniej Janek, to jest bardzo ważne. Bardzo ważna jest taka kooperacja w tym obszarze, gdzie możemy po prostu sobie pomóc. Jeżeli chodzi o, nazwijmy to, doradztwo albo pomoc cudzoziemcom, to generalnie to, co zaproponował Tomek, jest to, można powiedzieć, rzecz rewelacyjna. Obserwujemy już od wielu lat, może powoli zmniejszające się, ale jednak zjawisko takie, iż na sprawach cudzoziemskich pewne osoby chcą po prostu zarobić. Czyli świadczone usługi, nazwijmy to quasi doradcze, są, że tak powiem, wątpliwej jakości, a wręcz prowadzą cudzoziemców na manowce. Ja powiem prostą rzecz. U nas się można zarejestrować poprzez naszą aplikację do złożenia wniosku. Złożenie wniosku, złożenie linii odcisku linii papilarnych przyspiesza sprawę. Są osoby, które doradzają cudzoziemcom, wyślijcie pocztą, a potem, że tak powiem, odgrywają całe teatrum, jak to organ wzywa, zaprasza, a musimy to zrobić. Rozwiązanie, które proponuje Tomek, jest idealne. Mamy miejsce, gdzie bezpłatnie cudzoziemiec może się udać i uzyskać informacje, również ten, który planuje założyć swój biznes. Jest, że tak powiem, pokierowany fachowo. Nie mówimy tutaj o naciąganiu na jakieś wątpliwej jakości pisma procesowe, bo to, co ja mówię, to my słyszymy od cudzoziemców. I urząd nasz, tutaj pani Irmina, pani Katarzyna Nowak prowadzi szeroko zakrojoną politykę informacyjną, ale tak jak pan redaktor powiedział, jest nas za mało,
i nasze siły musimy skupić na tej podstawowej działalności, tak? Czyli żeby sprawę przeprocedować, żeby doszło do personalizacji karty pobytu i żeby z tą kartą pobytu cudzoziemiec na terenie miasta, regionu Polski i Unii mógł działać. Dlatego też takie wsparcie myślę, że jest bardzo ważne. Z drugiej strony też chcę powiedzieć, że jest bardzo dużo osób, które cudzoziemcom pomagają, organizacji, które robią to rzetelnie, które do nas się zgłaszają, współpracujemy, szkolimy te osoby. Często te osoby na przykład nam podpowiadają, to państwo robicie źle. W naszej ocenie państwo to powinniście zmienić. My z pokorą tutaj przyjmujemy takie uwagi i ta współpraca myślę, że przynosi efekty. Natomiast wdrożenie takiego mechanizmu stałej pomocy, bezpłatnej konsultacji na pewno bardzo wiele pomoże, bo też wiemy, że ktoś, kto przybywa no na przykład z jakichś terenów ukraińskich, gdzie no, nawet przez internet nie można sprawdzić pewnych tematów, no często wpada w szpony już u siebie osób, które wmawiają mu, że za przekroczenie granicy, bo już mówię o sytuacji przedcovidowej, w ramach ruchu turystycznego, wizowego, to trzeba coś zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli byśmy mieli ten mechanizm taki stały na zasadzie partnerów, którzy po prostu chcą pomagać, to myślę, że mogłoby to bardzo pomóc. Bardzo proszę gminę o przedstawienie kwestii związanej z naszym udziałem w projekcie, bo to też myślę, jest ciekawa sprawa. Bardzo proszę. Cieszymy się, że jako Wydział Spraw Obywatelskich możemy być częścią... Irmino, bliżej mikrofonu! Tak. Dobrze. Ja bardzo się cieszę, że jako Wydział Spraw Cudzoziemców reprezentanci Wojewody Małopolskiego możemy brać udział aktywny w przygotowywaniu cyklu szkoleń. Z mojej perspektywy bardzo ważne jest to, że dzięki projektowi dostrzegamy przedsiębiorców cudzoziemców, osoby, które tymi przedsiębiorcami chcą się stać i dzięki temu, że te szkolenia są tak kompleksowe, ta oferta jest tak szeroka, to mam nadzieję, przyczynimy się do tego, że wzrośnie takie poczucie sprawczości tych osób. Dla mnie jest to bardzo ważne, że też jako urząd wyciągamy rękę, pokazujemy, że chcemy edukować, chcemy dzielić się tą wiedzą. Przepisy nie są proste. Przepisy nie są proste do realizacji. Jest szeroki tak naprawdę katalog na przykład dokumentów, które cudzoziemiec mógłby w danym postępowaniu przedstawić. I mam nadzieję, że nasz wkład merytoryczny, przygotowanie modułu poświęconego legalizacji pobytu i pracy, legalizacji prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, przyczyni się do tego, że wzrośnie poziom świadomości, wiedzy, takie poczucie sprawności, sprawczości, tego, że wiem jak, więc mogę i potrafię rozpocząć działalność, prowadzić ją z sukcesem, z zadowoleniem. Więc bardzo się cieszę, że będę mieć udział w tworzeniu tego, całej tej oferty szkoleń, którą przygotowujemy w ramach projektu Task for Camp. I myślę też, że chciałam tylko podkreślić, że projekt Task for Camp wpisuje się znakomicie w takie podejście zorientowane na innowacyjność, na rozwijanie się, czyli w szereg tych innych działań informacyjnych, które podejmujemy, w działania ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi klientów cudzoziemców oraz interesariuszy ich spraw. Bardzo się cieszę, że ten projekt się odbywa, że nabiera tempa. Ja jeszcze może powiem o tej specjalnej roli Małopolski, jeżeli chodzi o cudzoziemców, którzy posiadają wyższe kwalifikacje, jest dla nich dedykowane zezwolenie i 50% krajowych zezwoleń to jest właśnie Małopolska. Ja myślę, że takie inicjatywy jak Otwarty Kraków, jak Małopolska przyjazna cudzoziemcom, jak działalność tutaj Tomka oraz innych osób, które rzeczywiście dobro cudzoziemców leży na sercu, to jest olbrzymia wartość dodana, no bo generalnie kwestia zaufania,
które no myślę na początku powinno być zbudowane, że idziemy drogą prostą, wiemy jakie są zasady, a przez to, jeżeli cudzoziemiec, przedsiębiorca będzie wiedział, jakie warunki ma spełnić, to nie po prostu spełni. I nie będzie się, że tak powiem, doszukiwał drugiego dna, a taka sytuacja jest przez pewne osoby kreowana. No jest to smutne, no ale generalnie myślę, że wspólnymi siłami no możemy to zmienić. Bardzo, bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo gdzieś z tyłu głowy wszyscy mamy, czemu to ma służyć. To ma służyć pewnej możliwie najlepszej integracji społecznej tych, którzy do nas przyjeżdżają, tak, żeby powiedzmy sobie szczerze i zupełnie otwarcie, nie chcemy popełnić pewnych błędów, które zostały popełnione na Zachodzie, a na pewno zostały popełnione, bo dużo się o tym choćby w nauce mówi i pisze, tak. Takim podstawowym problemem jest ghettoizacja imigrantów, tak, takie to, co widzimy pod Paryżem, to, co widzimy w niektórych innych dużych miastach, super rozwiniętych społeczeństwach, super rozwiniętych gospodarczo i cywilizacyjnie, tak? A jednak doszło do ghettoizacji. I jest takie pytanie, nie wiem, czy jest z nami jeszcze pan dyrektor Płoskonka, bo nie widzę go na ekranie. Janku, ty masz większą kontrolę. Czy ty widzisz pana dyrektora Płoskonkę jeszcze z nami? Pan dyrektor jest z nami. Jest, tak. Jest. Dobrze. No bo chciałem go pomęczyć i ciebie też, pana profesora też. Ale zanim pomęczę, to jeszcze chciałem zapytać pana dyrektora Spyrę o kwestię współpracy z innymi miastami w Małopolsce, w których cudzoziemcy bardzo chętnie pracują, osiedlają się, mieszkają, bo przecież mamy ten Kraków i oczywiście on dominuje, mówiliśmy o tych liczbach, natomiast jedna trzecia jednak przebywa poza Krakowem. I jest coś takiego jak otwarty Nowy Sącz, otwarty Tarnów, z którym wy jako Urząd Małopolski możecie współpracować no, na takim poziomie jak z profesorem Brzozowskim czy z panem Tomaszem Żybulą? W Nowym Sączu, właściwie w październiku ruszamy z bardzo dużym remontem, też z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Chcemy stworzyć nowoczesną strefę obsługi cudzoziemca, przedsiębiorcy, stworzyć dla naszych pracowników jak najlepsze warunki. Natomiast nasza załoga nowosądecka tutaj nawiązuje i ma kontakty lokalne zarówno z administracją samorządową, czyli na przykład z urzędami pracy, ale też z lokalnymi środowiskami. Wiem, że Małopolska przyjazna cudzoziemcom też tutaj bardzo dużo dobrego robi, jeżeli chodzi o rozwiązywanie spraw indywidualnych. Na pewno tutaj, myślę, jest też duża rola organizacji czy jednostek samorządu terytorialnego, do której zgłaszają się cudzoziemcy i ten przepływ informacji. Na co my właśnie zwracamy uwagę, żeby wiedzieć, jaki temat w jakim urzędzie załatwić, ewentualnie do jakiej organizacji cudzoziemca lub osobę, która mu pomaga skierować. Myślę, że takie sieci kontaktów warto by zbudować na poziomie województwa i to myślę, że to jest temat na zupełnie inny projekt. I myślę, że jeżeli ktoś podejmie ten trud, no to myślę, że będzie to wspaniała inicjatywa, ale właśnie ona składa się z takich małych elementów, czyli tego działania w różnych obszarach, bo różne na przykład organizacje, z którymi mieliśmy jeszcze przed pandemią kontakt, w czasie rozmów właśnie kuluarowych, ta skala problemów jest naprawdę, naprawdę szeroka, czyli gdzieś połączenie tego wszystkiego w jednym miejscu, czyli jakaś instytucja, centrum wielokulturowe, które by łączyło na poziomie województwa, miasta te tematy, myślę, że jest bardzo, bardzo cenne, ale myślę, że nawet te obecne działania są takie naprawdę dobrym prognostykiem, no bo spotykamy się z wzajemną życzliwością, no na pewno łatwo nie jest. My cały czas no niepokoimy się tym, że liczba wniosków wzrasta, a nie jesteśmy w stanie ich, że tak powiem, obsłużyć tak szybko, jak byśmy chcieli. Stąd właśnie ta pomoc
i wsparcie różnych organizacji i powiedzmy sobie nawet osób prywatnych jest bardzo ważne i też jakby kwestia rozpropagowania tematu, żeby nawet w tych mniejszych miejscowościach, gdzie na przykład no jest tylko, są ośrodki pomocy społecznej, gdzie rodzina się może z cudzoziemca zwrócić, też te osoby tam zatrudnione wiedziały, jak dalej tą sprawę pilotować, jak ją pokierować. No i tutaj myślę, że jest naprawdę wielka ilość pracy do wykonania, jakby odnosząc się już tutaj do aktywności gospodarczej i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, to ja myślę, że no Kraków w skali kraju jest takim szczególnym miejscem i myślę też tutaj działania Urzędu Miasta Krakowa zorientowane właśnie na pomoc cudzoziemcom spotykają się tutaj z takim pozytywnym odzewem. Myślę, że to jest ważne. To, co robią nasze szkoły wyższe, centra obsługi cudzoziemców, studentów. Ja myślę, że każdy dokłada swoją cegiełkę i chyba tylko takie działanie ma sens. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor uświadomił chyba wszystkim tutaj, którzy z nami są, że z jednej strony Task for CAM może być, jest otwarty tak naprawdę, bo na pewno pan profesor potwierdzi i pan Tomasz Szybula potwierdzą, że jest otwarty również na te samorządy, organizacje, które działają poza Krakowem. Na pewno chętnie je zobaczycie, jeżeli trzeba wspierać przedsiębiorców aktualnych, czy tych, którzy chcą być przedsiębiorcami poza, w innych miastach, to Task for CAM chętnie im pomoże. Z drugiej strony jest takim eksperymentem troszeczkę i być może wzorcem dla, tutaj panowie mówili o tym, że być może dla całego kraju, ale też dla dużej części Małopolski. Być może rzeczywiście sieć tego typu albo rozszerzenie działalności w ramach jeszcze kolejnych projektów będzie miało sens. Robi się bardzo ważną rzecz, która właśnie, na którą wielu będzie patrzeć, czy się uda. Ja nie będę kibicował, będę wspierał, obiecuję. Natomiast pytanie do dyrektora, pana dyrektora Płoskonki, właśnie o ten element integracyjny, bo tak, to, o czym mówiliśmy sobie na wstępie, czyli pojawienie się coraz większej grupy ludzi, którzy chcą u nas mieszkać na stałe, zostać na stałe, wiąże się z czymś takim jak chęć pielęgnowania swojej własnej kultury. My mamy jako Polacy taką tendencję do tego, że jak jedziemy gdzieś za granicę, to chętnie tworzymy tam, pielęgnujemy tam swoją kulturę. Ja nie mówię o pierogach tylko i wyłącznie, ale o swojej kulturze w ogóle, tak? No, jest dla nas czymś zupełnie naturalnym, że Polak może być Polakiem za granicą, nie? Natomiast bardzo często słyszę od Polaków, że Ukrainiec ma być w Polsce Polakiem. Jak już do nas przyjechał, to niech zostanie tym Polakiem, nie? No, Polak ma być w Stanach Polakiem, w Szwecji ma być Polakiem, w Niemczech ma być Polakiem, a Ukrainiec w Polsce ma być Polakiem. No, trochę nielogiczne i niebezpieczne, tak? Niebezpieczne, zwłaszcza wobec tych nastrojów, o których profesor wspominał, czyli tych nastrojów ksenofobicznych. One trochę te fale prawicowe, ultraprawicowe wydawały się być poniżej fali teraz spadać, ale w tym COVID-zie jest taka niepewność, a niepewność, jak wiemy, sprzyja ruchom ksenofobicznym, tak było zawsze i musimy się temu przeciwstawiać. No i teraz wasze centrum, czy wasz projekt ma do odegrania pewną rolę integracyjną. Teraz panie dyrektorze, pytam dyrektora Płoskonkę, na ile Kraków zauważa te tendencje do tego, że ludzie chcą jednak pielęgnować swoją kulturę, mieć takie miejsca swoje, gdzie mogliby to robić, że szkoły, do których posyłają choćby Ukraińcy swoje dzieci, powinny uwzględnić, że to są Ukraińcy, obywatele polscy potencjalnie, albo już obywatele polscy, ale Ukraińcy, którzy chcieliby zachować swoją tożsamość kulturową. Dotyczy to wszystkich pozostałych przybyszy. Na ile Kraków uwzględnia to w swojej polityce i na ile później współpraca w ramach Task for CAM może też przyczynić się do tego, że cel, jakim jest integracja społeczna, nie gettoizacja, a z drugiej strony zachowanie jednak odrębności kulturowej naszych nowych obywateli, że to się udaje. Zacząć można by oczywiście od takiego, nie wdając się w szczegóły, rysu historycznego. No, Kraków był zawsze na takiej uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych miast w Polsce, że u nas, patrząc historycznie, styczność z różnymi reprezentantami mniejszości narodowo-etnicznych w zasadzie od lat, żeby nie powiedzieć od wieków, ma miejsce. W związku z tym
Można powiedzieć, że nigdy nie było w ostatnich latach takich problemów i eskalacji, jeżeli mówimy o wydarzeniach o charakterze ksenofobicznym czy dyskryminacyjnym, jak w innych miastach w Polsce, co mogliśmy oglądać w mediach i w różnych doniesieniach na ten temat. Oczywiście to nie oznacza, że to tak samo z siebie jest i nie powinniśmy nic w tym zakresie robić. No, generalnym przesłaniem programu Otwarty Kraków właśnie jest to, że staramy się integrować społeczeństwo przyjmujące z reprezentantami po to, żeby Kraków w myśl tej idei zawartej też w strategii rozwoju Krakowa był przyjaznym miejscem zamieszkania. Przyjaznym miejscem zamieszkania to znaczy takim, który pozwala realizować swoje cele życiowe, ale też daje przestrzeń na to, żeby móc właśnie ten obszar, o którym Pan wspomniał, w sposób nieskrępowany pielęgnować i prezentować. Mówimy tutaj o dziedzictwie kulturowym, mówimy tutaj o możliwości krzewienia swojej tradycji. Temu oczywiście służy cały szereg działań, które wspieramy poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach programu Otwarty Kraków. Szereg działań o charakterze w obszarze kultury, dziedzictwa, szereg działań, tutaj była mowa o pierogach. Rzeczywiście też często jest tak, że przez żołądek do serca i rzeczywiście ten obszar również był bogaty w tego typu wydarzenia, które są bardzo popularne wśród mieszkańców. Myślę, że ważną kwestią jest to, o czym powiedział wcześniej pan dyrektor, czyli kwestia zaufania. I zaufania nie tylko patrząc od strony zaufania migranta czy osoby reprezentującej mniejszość czy grupy takich osób do mieszkańców miasta, do urzędu, ale też budowanie tego zaufania wewnątrz tych grup i między grupami, więc te nasze działania też skupione są na tym, żeby ta interakcja dochodziła nie tylko pomiędzy społeczeństwem przyjmującym polskim, a reprezentantami danej grupy narodowo-etnicznej, ale też pomiędzy wszystkimi grupami. Bo ważne jest to, żeby budować świadomość tego z jednej strony, gdzie żyjemy, w jakich realiach i warunkach, również tych społeczno-ekonomiczno-prawnych, ale z drugiej strony ważne jest to, żeby w tym myśleniu uwzględniać również te uwarunkowania, które są związane z jakby kulturowymi kwestiami właściwymi dla danej grupy etnicznej. Te działania, które realizujemy w tym momencie, one są realizowane oczywiście wspólnie z tymi środowiskami, czyli zespół interdyscyplinarny, który powołaliśmy, z udziałem przedstawicieli społeczności, współpraca z organizacjami pozarządowymi. To jest trzon i w zasadzie to jest ten element, bez którego nie moglibyśmy mówić o tym, że Kraków staje się miastem otwartym. Ponadto też planujemy w najbliższym czasie uruchomienie kolejnego zadania, czyli otwarcie na wzór troszeczkę, znaczy korzystając z doświadczeń Warszawy, uruchomienie w Krakowie w przyszłym roku Centrum Wielokulturowego, które będzie przestrzenią już nie tylko, będzie też przestrzenią, będzie infrastrukturą, konkretnym miejscem, gdzie różne organizacje, osoby będą mogły się spotykać, realizować swoje projekty, pomysły, czy też na pewno będzie miejscem dyskusji na temat potrzeb i problemów. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo też, przepraszam, że wrócę znowu do przykładu białoruskiego, kiedy mówiłem o przygotowaniach naszych. W tym kontekście bardzo ważną kwestią dla nas było spotkanie się z przedstawicielami
białoruskiej społeczności w Krakowie i porozmawianie o tym, co ich boli, co potrzebują, jakie mają problemy, potrzeby. I zresztą cały program Otwarty Kraków opiera się właśnie na takim działaniu. Jego przygotowywanie również opierało się na bardzo głębokiej diagnozie dotyczącej problemów i potrzeb reprezentantów społeczności cudzoziemskich w Krakowie i no to jest kierunek, który obraliśmy. Projekt Task4.com jest pewnym uzupełnieniem. Uzupełnieniem w kontekście, o którym mówiłem, czyli możliwości integracji ludzi młodych, studentów i uczniów polskich i cudzoziemskich w ramach projektu. Po drugie, no również uzupełnienie oferty miasta skierowanej do cudzoziemców w zakresie punktu obsługi przedsiębiorcy, który funkcjonuje już w Krakowie od wielu lat i też będzie zapewniał dzięki projektowi Task4.com już kompleksową informację i obsługę, która będzie skierowana do cudzoziemców w Krakowie, którzy zgłaszając się do tego punktu od A do Z otrzymają i jakby będą mieli, przepraszam za kolokwializm, załatwione wszystkie kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, więc jakby nawiązując do też słów pana dyrektora z poprzedniej wypowiedzi, też mam nadzieję, że wspólnie budujemy pewien system. Wspólnie budujemy pewien system, który pozwoli nam na ujęcie, wielopoziomowe ujęcie kwestii jakby problemów i kwestii związanych właśnie z działalnością gospodarczą cudzoziemców, ponieważ no też nie ukrywamy, że rozwój Krakowa no jest związany również z osobami, które do Krakowa przyjeżdżają i które jakby realnie będą miały wpływ na jego rozwój. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Wspomniał pan o budowie pewnego systemu. Pytanie do pana profesora Brzyskiego. Na ile tutaj ta analiza potrzeb przedsiębiorców. Myśmy sobie rozmawiali w barometrze, zresztą ten materiał jest dzisiaj do zobaczenia, zachęcam w serwisach Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej ta rozmowa i taki szerszy materiał na ten temat. Rozmawialiśmy sobie o przedsiębiorcach, którzy stanowili wcześniej taką sól trochę krakowskiej ziemi, bo prowadzących biznes i w Krakowie, czy i w Małopolsce, i w swoich krajach pochodzenia. Oni byli na fali przed pandemią, byli bardzo pożyteczni z różnych powodów, o których pan profesor wspomina właśnie w tym wywiadzie. Ja tutaj zaspoileruję troszeczkę, powiem, że chodzi o to, że to tworzą wartość dodaną zarówno w swoim kraju, w swoje pochodzenie, czyli ten kraj nie traci na ich wyjeździe, tworzą wartość dodaną niewątpliwie u nas, tak, a jeszcze jest coś takiego jak wymiana, która zawsze jest ożywcza i zawsze dobra. To zostało przez pandemię utrudnione. Czy zmienią się wasze rekomendacje dla tego typu przedsiębiorców? Czy w tym całym programie szkoleniowo-edukacyjno-informacyjnym, bo taką rolę macie do odegrania, znajdzie się miejsce na takie porady już oparte na wnioskach z tej pandemii? Słuchajcie, nie popełniajcie tego, nie róbcie tego. I następne pytanie będzie do Tomasza Żybuli. Jak pan profesor skończy swoją odpowiedź, to będę prosił, żeby pan się zastanowił nad odpowiedzią, na ile można wykorzystać doświadczenia tych przedsiębiorców, którzy są jako mentorów dla tych, którzy dopiero chcą zostać przedsiębiorcami albo są na początku swojej drogi. Ale na początku pan profesor Brzozowski, bardzo proszę. Dziękuję za pytanie. Faktycznie w projekcie na kanwie naszych doświadczeń badawczych zamierzaliśmy i zamierzamy nadal promować przedsiębiorczość transnarodową, czyli w kontrze trochę do takiego podejścia bardzo płytkiego do asymilacji, że Ukrainiec w Polsce prowadzący firmę ma zostać Polakiem. My twierdzimy, że on może być i Polakiem, i Ukraińcem, a przez swoją firmę może być zaangażowany zarówno w prowadzenie biznesu w Polsce, jak i na Ukrainie. Wiele takich firm działa z powodzeniem. To jest właściwie sytuacja typu win-win. Wygrywają na niej wszyscy, zarówno kraj wysyłający, jak i
jak i kraj przyjmujący, jak i sam imigrant, który najczęściej w wyniku tego modelu biznesowego odnosi większe sukcesy. Na to wskazują również nasze badania z profesorem Kukulelim. No i teraz tak, czy jest potrzebna modyfikacja rekomendacji i jak COVID na to wpływa? No COVID wpływa na to różnie. Właśnie te nasze badania obecnie prowadzone z panią profesor Akiharimą dotyczą właśnie tego wymiaru transnarodowego i niektórzy z przedsiębiorców niewątpliwie wskutek obostrzeń dotyczących przede wszystkim podróży musieli tą działalność zawiesić. Chodzi tu szczególnie o taki model biznesowy dość popularny jak pomoc firmom polskim w ekspansji na niektóre rynki, a więc pośrednictwo biznesowe. No z siłą rzeczy tego typu działalność transnarodowa jest teraz bardzo utrudniona. No ale niektóre właśnie wypływają na szersze wody i COVID stanowi pewien impuls do dalszego rozwoju, do podjęcia decyzji o przejściu na model w pełni wirtualny, która to decyzja w czasach przedcovidowych była opóźniana, być może bano się ryzyka, teraz nie ma innego wyjścia. Wiele tych firm właściwie w sposób naturalny przeszło i wykorzystało COVID jako szansę, więc nie można tylko mówić o tych, co tracą. Są ci, którzy zyskują. Mówimy o branży właśnie IT, mówimy o usługach kurierskich. To więc ja nie mówię, że pozostajemy nieresponsywni na COVID. Oczywiście COVID ma bardzo duże znaczenie i należy liczyć się z tym. Uważam, że doradzając przedsiębiorcom czy przyszłym przedsiębiorcom należy jednak zachować zdrową dawkę pesymizmu, tak, w ocenie COVID-u, a więc nastawiać się, że jeszcze przez następny rok COVID z nami będzie, co nie znaczy, że biznesu się nie da prowadzić. Po prostu trzeba do tych warunków się dostosować. A imigranci, to wiemy z wielu badań na całym świecie, właśnie wykazują się o wiele większą elastycznością i gotowością adaptacji do tych trudnych warunków. Więc tutaj jestem optymistą, co nie znaczy, że nie będziemy o tym na naszych szkoleniach mówić i zwracać na to baczną uwagę, że pewne modele biznesowe w warunkach covidowych stanowią duże ryzyko i być może warto mieć plan B. Jasne. Widać, że Task Force ma też do odegrania rolę takiego może sygnalisty dla przedsiębiorców, że nie we wszystko warto wchodzić, a to jest też bardzo ważna rola integracyjna, ponieważ no niepowodzenie, jak wiemy, biznesowe bardzo często kończy się frustracją, różnego rodzaju problemami społecznymi w danym społeczeństwie, tam gdzie ten obywatel przebywa, albo nieudaną w ogóle integracją i wyjazdem z kraju. Tego byśmy nie chcieli, tego byśmy chcieli uniknąć tych problemów, więc taka troszkę wspierająco ostrzegawcza forma też się przyda. I właśnie tutaj mentoring przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes, którzy przeszli przez COVID fizycznie i jako firma i zdywersyfikowali działalność i dzięki temu mają się jak mają, tak jak pan Tomasz Żybula, na pewno się przyda. No jak sobie pan to wyobraża? Czy chcecie taką formę właśnie rozmowy przedsiębiorcy z przedsiębiorcą zastosować jako formę no tego waszego przekazywania potrzebnej wiedzy przedsiębiorcom lub przyszłym przedsiębiorcom? Bardzo proszę. Proszę odblokować sobie mikrofon, bo znowu się nie słyszymy. Bardzo proszę. Tak, już jest ok. Ja zacznę od tego, że ja sam, jak zaczynałem tą przygodę, można powiedzieć, z imigrantami, to zacząłem od tego, że wyjechałem na Ukrainę po to, aby otworzyć tam własną działalność gospodarczą. A więc Ukraina bardzo mi się spodobała. Widziałem potencjał tego rynku dla naszych produktów. No i rozwinęliśmy tam sieć sklepów i powiem tak,
I od tego zaczęła się moja przygoda. Otworzyliśmy mi przedstawicielstwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Krakowie. I sądzę, że ten mentoring tych osób, które by tutaj do nas przychodziły po wsparcie, polegał na tym, z czym ja się sam spotkałem na tej Ukrainie, a więc to, biorąc pod uwagę, jako doświadczony przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą 17 lat, a nie byłem w stanie sobie poradzić tam, pomimo tego, że mam w tym doświadczenie i zaczynałem działalność w branży, którą bardzo dobrze znam, bo sam to budowałem. A więc to też to, co powiedziałem wcześniej. Przyjeżdżają do naszego kraju obcokrajowcy teraz coraz to różniejszych krajów. Mamy kontakty tutaj w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej z różnymi agencjami pracy, którzy ściągają już ludzi z końców świata, o tak to powiem. I przyjeżdżają do nas pewnie osoby o różnych umiejętnościach i z różnymi doświadczeniami. Taki mentor sądzę, że powinien, bazując na swoim doświadczeniu oraz oceniając umiejętności tego imigranta, w jaki sposób go pokierować, dać mu wskazówki, z jakiej formy opodatkowania skorzystać, jaka lokalizacja miejsca potencjalnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej powinna być, po to, żeby ograniczyć jego koszty i po to, żeby był jak najbardziej przydatny dla naszego kraju. Sądzę, że tutaj ten mentoring na tym powinien polegać, żeby ułatwić mu te pierwsze kroki. To takie, no bo później już sobie musi radzić sam, ale tutaj te pierwsze wsparcie powinno wyjść od nas i powinien dostać takie informacje. Czy posłucha, czy nie, to już jest od niego zależy, ale sądzę, że powinien skorzystać, bo mnie tego brakowało na Ukrainie. I tak jak Adam wspominał, też borykałem się z różnymi osobami, które mnie... Zdrowy na tym żerować, tak? Tak, oczywiście. No, także tutaj ja sobie tak to wyobrażam. Jasne. No też pewnie imigrant z Mongolii będzie chciał od Tomasza Żybuli dowiedzieć się, jak rozbić jurtę legalnie w Polsce. Pan to już będzie pewnie jutro wiedział, tak? Tak, będę wiedział. To nie jest takie oczywiste. A właśnie dostałem, jak tutaj z Państwem rozmawiam, dostałem z mojego zaprzyjaźnionego Ministerstwa Infrastruktury oraz również zaprzyjaźnionego Ministerstwa Rozwoju. Wszystko z Małopolski, jak pamiętacie, są ministrowie, nawet z Krakowa niektórzy albo z Krzeszowic. Plan uproszczenia prawa budowlanego. Wychodzi na to, że jurta będzie całkowicie legalna bez żadnych pozwoleń, ale to dopiero od stycznia. Ale to tak na marginesie. To jest ważne, to co o czym powiedziałem, bo ta jurta jest ważna, bo być może właśnie Mongol będzie chciał w takiej jurcie zrobić fajną restaurację, jakiś biznes fajny, nie? Więc to jest jakby pierwszy krok. Przyjdzie mu inspekcja, mu zamknie tak. I koniec biznesu. Znaczy, ja powiem szczerze, że mieliśmy również później po Ukrainie, mieliśmy jeden punkt w Mongolii, który się nie utrzymał z różnych powodów, raz że przepisów... odległości, tak jak jestem w stanie, jestem małą firmą, w związku z tym tutaj nie jesteśmy dużym koncernem, nie mamy olbrzymiego kapitału, w związku z tym taka mała firma musi sobie radzić sama na ograniczonych zasobach ludzkich, w związku z tym tutaj w przypadku naszej firmy, jak nie mamy nad pewnymi elementami kontroli, no to zawsze się jakieś takie tak zwane nadużycia zdarzają. No, kontrolować punkt w Mongolii było bardzo ciężko, powiem tak. Nie mogłem wpłynąć na tego mojego pracownika, że na przykład no, praca jest dosyć istotną rzeczą i trzeba to raportować, a był w stanie napisać mi na przykład dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo gdzieś tam na polu stopni u nich i musi pojechać. No i tyle, no i musi pojechać i on punkt zamyka i tutaj go nic więcej nie interesuje, więc te moduły w naszym szkoleniu w CSHB-ie przez Romę i przez Janka, bo Janek ma dwa bardzo właśnie te fajne tematy, specyfika przedsiębiorstwa i imigranckiego oraz integracja imigranta, a perspektywy rozwoju jego firmy, to są też takie rzeczy, które są bardzo istotne, co pan redaktor tutaj wspomniał, że ta kultura versus przedsiębiorstwo społeczne, przedsiębiorstwo tej osoby jest bardzo istotna, żeby on się odnalazł w naszych realiach, tak jak ja chciałem się odnaleźć w realiach ukraińskich czy też mongolskich, bowiem te kultury są całkiem inne, już nie mówiąc o innych krajach, gdzieś tam, nie wiem,
Teraz Indy ściągamy osoby, teraz ściągają z Iranu, z takich regionów przypływają osoby do naszego kraju. Także to jest bardzo istotne, mentoring takiej osoby. Chyba, że ma bardzo duży kapitał i wsparcie rodziny lub też... Tak. No więc przypomina mi się, jak lat temu uczestniczyłem w takim dużym projekcie polsko-niemiecko-RPA. Z RPA, z południowoafrykańskim, i byliśmy we wszystkich fabrykach Volkswagena w tych krajach, czyli w Poznaniu, w Niemczech, tych największych, w siedzibie Volkswagena oraz w RPA, gdzie Volkswagen jest bardzo mocny. On tam produkował Garbusa jeszcze, jak już nigdzie nie produkował, to tylko w Ameryce Południowej właśnie tam. I tam mieli właśnie takie sytuacje, jak pan Tomasz Żybula stwierdził, tylko że tam cała załoga po prostu o 12 wychodziła, bo jest za ciepło i nie można pracować, chociaż hala była klimatyzowana, ale oni tak mieli, że po prostu przy tej temperaturze nie pracowali, albo musiał się położyć pracownik, który był bardzo ważnym elementem przy taśmie produkcyjnej. Oni musieli te kulturowe warunki wziąć pod uwagę, uwzględnić. I one są również w Polsce rzeczy, które, wierzcie mi, zadziwiają obcokrajowców, i to nie tylko Azjatów. Jasne. Ja mam na koniec jeszcze pytanie, zanim przejdziemy do takich krótkich podsumowań, które sobie proszę już w głowach układać, bo będę chciał, żebyście wszyscy w tej kolejności, w jakiej zabieraliście głos, powiedzieli takie małe resume. Jeszcze mam pytanie o... Na ile istotne w tej całej konstelacji, tym systemie, o którym pan dyrektor Płoskonka powiedział, są organizacje takie biznesowe, gospodarcze, takie jak choćby Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, ale pewnie inne są lub się pojawią. Jakie one mają, jaką mają rolę do odegrania tutaj waszym zdaniem? Najpierw pytanie do Tomasza Żybuli, potem profesor Brzozowski. Bardzo proszę. No, ja powiem tak, że przy pracy takiej, którą tutaj się podjęliśmy, podejrzewam, że wszystkie organizacje, które będą chciały podjąć tą współpracę z nami, będą bardzo mile widziane. Także tutaj nie możemy się zamykać na żadne organizacje, bo ja jak obserwowałem, bo mamy też bardzo dobry kontakt, bardzo fajna, uważam do skopiowania, bo to działa, powstała inicjatywa w Gdańsku, i mamy kontakt do osoby, która to tam robiła i właśnie stworzyła coś takiego, że ten Gdańsk jest otwarty i tam to zrzeszało ponad 100 osób bodajże, ta cała inicjatywa. No, w naszym zespole na tą chwilę jest około 30-40 osób i sądzę, że dla każdego znajdzie się, dla każdej organizacji znajdzie się praca do wykonania przy tym projekcie, bowiem im więcej ludzi, tym będziemy działać lepiej, będziemy mieć większe doświadczenie. To jest takie moje zdanie. Profesor Brzozowski, bardzo proszę, jako koordynator, na ile tutaj jesteście otwarci, czy wręcz pożądacie tych organizacji, czasami no właśnie takich zajmujących się przedsiębiorcami, czy skupiającymi, reprezentującymi przedsiębiorców tych transnarodowych? No jesteśmy super otwarci. Próbowaliśmy już nawet na kilku naszych spotkaniach, był Aspire, byli przedstawiciele Aspire. Dalej jesteśmy bardzo, bardzo chętni do współpracy. Również choćby nawet gdyby na te szkolenia ktoś zaglądnął i dał jakiś feedback, nie mówię o uczestniczeniu w całym cyklu szkoleń, ale gdyby mógł właśnie pewne rzeczy z perspektywy właśnie czysto praktycznej przeglądnąć, to byłoby super, ale również jest to ważne z punktu widzenia uczestnictwa być może w szkoleniach, bo tutaj było wspomniane o problemie gettoizacji. Pan redaktor wspominał o tym przez chwilę. Oczywiście w Krakowie my prowadzimy takie badania dość dokładne na temat z profesorem Stonarskim, z profesorem Pędziwiatrem na temat geolokalizacji migrantów. Nie mamy tego problemu. Nie mamy problemu na razie gettoizacji przestrzennej imigrantów. Natomiast innym problemem może być właśnie to, że imigrant tworzący firmę zamyka się w obrębie własnego rynku etnicznego.
czyli w zasadzie jego dostawcami, klientami, głównymi partnerami biznesowymi są przedstawiciele własnej grupy etnicznej. I to może stanowić pewną barierę rozwoju, dlatego właśnie tego typu organizacje stanowią taką możliwość networkingu poza własną grupą etniczną, która może być bezcenna dla przyszłego biznesmena, imigranta. Sami przecież jesteśmy, tutaj mówię do pana redaktora, jesteśmy członkami Rotary, czyli organizacji, która do tego właśnie została stworzona. Tak naprawdę jedną z celów organizacji Rotary było networkingowanie biznesowe imigrantów w Chicago. Tak przecież Paul Harris stworzył pierwszy klub Rotary. Ale ja nie mówię, są Rotarianie, są Lionsi, są wspaniałe inicjatywy Open Coffee w Krakowie działająca. Chodzi o to, żeby imigrantów zachęcać do uczestniczenia w tego typu aktywnościach i również na naszych szkoleniach będziemy zwracać na to uwagę, pokazywać te możliwości, że dostęp do kapitału społecznego to jest bardzo cenny zasób i trzeba go rozważnie budować, ponieważ bez tego w pewnym momencie ten biznes może się zasklepić w takiej właśnie niszy z bardzo ograniczonymi możliwościami rozwoju. Bardzo dziękuję. Doświadczenia wszystkich tygli wielokulturowych na całym świecie pokazują, że wychodzenie poza własne opłotki napędza te tygle, a zamykanie się w swoich granicach bardzo mocno je spowalnia, a czasami wręcz powoduje wielkie problemy, więc stąd pozwoliłem sobie zwrócić na to uwagę, ale widzę, że Państwo mają to głęboko przemyślane, a nawet naukowo udowodnione w postaci badań i trzymacie rękę na pulsie. Szanowni Państwo, widzę, że na czacie nie pojawiają się nowe pytania. Mam nadzieję, że wyczerpujemy temat, nie wyczerpujemy odbiorców. Z tą myślą powoli zmierzamy do końca. Dlatego chciałem, żebyście w tym podsumowaniu, ja tego nie powiedziałem wcześniej, ale celowo, żeby to była świeża wypowiedź, spróbowali sobie wyobrazić Task for Camp za rok. Ja wiem, że to jest pytanie bardziej do Wróża Jackowskiego, tak się bodajże nazywa, lub innej wróżki. Natomiast my musimy mieć takie wyobrażenie, ponieważ budujemy pewien system, budujemy pewną instytucję, więc musimy to robić z pewną wizją, tak? Czego oczekujecie po tym projekcie, co on da przez ten rok i na ile w działalności instytucji, którą reprezentujecie, będzie to kamyczek, krok milowy. Czego się po tym spodziewacie? Niewdzięczne zadanie odpowiedzi na to trudne pytanie albo przywilej ma pan dyrektor Spyra na początek. Bardzo proszę. Już widzę w bliskości naszego urzędu ten punkt informacyjny Tomk, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że osobę, która ma potrzeby informacyjne albo po prostu potrzebuje porozmawiać, możemy skierować do tego punktu informacyjnego, który na przykład później zdiagnozuje problem i dla takiej osoby dobierze dedykowane szkolenie. Na zarazem my będziemy mieć tą pewność, że jakby kierując osobę po poradę, będziemy wiedzieli, że ten instruktaż będzie przeprowadzony bardzo dobrze, a szerzej myślę, że będzie to miało znaczenie dla budowy takiego, jakby to powiedzieć, przyjaznego otoczenia w tej kwestii legalizacji pobytu, która jest tym pierwszym krokiem szeroko rozumianego działania integracyjnego, czyli integracji ze społeczeństwem przyjmującym cudzoziemców i myślę, że jak tak się stanie, a na pewno tak się stanie, myślę, że to otworzy kolejne drzwi i na przykład w nowej edycji lub w innej formule ten temat projektowy będziemy mogli wspólnie dalej rozwijać.
Świetnie, optymistycznie, to bardzo mi się podoba, jak zawsze. Pewnie odbiorcom również. Z tą nadzieją przekazuję głos panu dyrektorowi Mateuszowi Płoskące. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Szanowni państwo, no tak, my przede wszystkim myślimy o trwałości, więc projekt projektem. Natomiast już wiemy dzisiaj, że te rozwiązania, które planujemy do wdrożenia, chcielibyśmy, żeby były produktem, który jakby będzie trwale wpisywał się w pewien szereg usług, które są świadczone na rzecz mieszkańców miasta Krakowa. Podkreślam tutaj kwestię mieszkańców miasta Krakowa, bo naszym celem i też ta integracja temu ma służyć, jest to, że Kraków jako miasto otwarte mówi i działa na rzecz mieszkańców bez względu na to, czy są oni Polakami, czy cudzoziemcami. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa, no to jest też kwestia pewnej komplementarności polityk miejskich. My od jakiegoś czasu staramy się, aby wszystkie programy i strategie miejskie uwzględniały, które jak wiadomo są silosowe, są w różnych obszarach, uwzględniają często różnych odbiorców, ale żeby one były ze sobą komplementarne, czyli żeby dawały możliwość również prowadzenia działań na przykład w międzypokoleniowych, czyli skierowanych do różnego typu odbiorców ze względu na wiek. A skoro różnego typu odbiorców ze względu na wiek, to również dochodzi nam tutaj komponent cudzoziemski, czyli mam nadzieję, że to kolejne działanie, które w ramach Task for Com zrealizujemy, będzie też uzupełniało nasze polityki i strategie o kolejny obszar, którym będziemy mogli się też chwalić, tak? Chwalić w różnych obszarach, chwalić w obszarze polityki dotyczącej młodzieży, chwalić w obszarze polityki dotyczącej seniorów, polityki prorodzinnej, ponieważ jeżeli mówimy o cudzoziemcach, to jak mówiłem w moim pierwszym wystąpieniu, mówimy tutaj już często, coraz częściej o całych rodzinach, więc ten obszar oddziaływania miasta powinien być pełny i dotyczyć wszystkich grup wiekowych. Tutaj kładziemy mocny akcent właśnie na integrację i na przedsiębiorczość w kontekście ludzi młodych, nie zamykając się oczywiście na pozostałe grupy wiekowe i mam nadzieję, że ten projekt też pozwoli nam przepracować ten model i w kolejnych latach kontynuować go, poszerzając być może o kolejne nowe usługi. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. No, pan dyrektor natknął mnie do stwierdzenia, że muszę pochwalić mojego kolegę Rotarianina za świetny timing, bo jak widzimy, ten projekt to jest, aż się prosi, żeby go właśnie teraz realizować, mimo tych wszystkich trudności, które są, ale to jest chyba najwyższy czas, żeby taki projekt zrealizować. I rzeczywiście kwestia trwałości, już widzimy, chociaż on dopiero jest w fazie przygotowania szkoleń, poruszona przez pana dyrektora, to jest bardzo istotna rzecz. Kraków lubi mieć rzeczy nie na rok, nie na dwa, wiemy doskonale, i one się sprawdzają, więc widzę, że to może być jedna z takich rzeczy. Tomasz Żygula, na koniec Jan Brzozowski jako koordynator, troszkę zmienimy kolejność. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję, chociaż myślałem, że będę ostatnim, już przyzwyczajonym. Nazwisko Żygula, to zawsze w dzienniku byłem ostatni, tylko na studiach zdarzyło mi się raz, że byłem przedostatni, był Żygula. No, ale takie ciężkie polskie nazwisko mam. Ja sobie zapisałem cztery punkty, bo jesteśmy w dużym, ambitnym projekcie, naprawdę w dużym, ambitnym projekcie i tak w sumie tylko od nas zależy, czy on się tylko skończy, czy coś po nas pozostanie, a więc zależy od tej współpracy, to co wszyscy wspomnieliśmy, a więc od tego, czy te wszystkie organizacje, o których Janek wspominał, pan dyrektor i inni, czy będziemy chcieli współpracować, bo jak to mówią, w jedności siła. A więc myślę sobie tak, jako punkt pierwszy, że za pierwszy rok my wszyscy wspólnie wypracujemy prawie idealny model takiego punktu CS Hub. Za 2-3 lata w całym naszym kraju ten model będzie tak idealny, da się go zduplikować i inne miasta też z tego korzystają.
za kolejne lata, to jest takie moje marzenie, jako trzeci punkt, nasz kraj, jako cała Polska w oczach Europy będzie postrzegany jako miejsce, gdzie ten migrant jednak nie tak, że nie chcemy ich przyjmować migrantów, ale że przyjmujemy i pomagamy, a więc że jesteśmy krajem takim, można powiedzieć, takim prospołecznym. A czwarty punkt, to są oczywiście moje marzenia, nie skonsultowane tutaj z liderem projektu, to jest to, żeby logo CS Hub było tak jak logo Orlenu czy BP, a więc każdy imigrant przypływający, przylatujący, przyjeżdżający pociągiem wiedział, że jak zobaczy logo CS Hubu, że w tym miejscu dostanie pomoc i wsparcie. To są takie moje cztery punkty i cztery życzenia wobec tego projektu. Skromne marzenia, ale wyjął nam pan je chyba z serca prosto. No przedsiębiorca, prawda? To jest wizja, od tego się zaczyna biznes, od tego się zaczyna przedsięwzięcie społeczne też, tak? Więc to jest, a pan ma doświadczenie i w tym. No, oby się ziściło. No dobrze, no to poprzeczka wystawiona bardzo wysoko, to teraz na koniec koordynator, co on na to? Szanowni Państwo, oczywiście ja się podpisuję pod postulatami przedmówców w 100%, natomiast jako koordynator i bardzo zależy mi na tym, żeby były to trwałe efekty w Krakowie, natomiast jako koordynator projektu międzynarodowego oczywiście mam ambicje też troszkę szersze, o czym tu nie wspominaliśmy, ale ten projekt obejmuje poza Polską cztery kraje, w tym w przypadku Chorwacji jest to najpoważniejsza rzecz, ponieważ o ile na przykład w Polsce konstruujemy hub na bazie istniejącej już organizacji, czyli przedsiębiorstwa społecznego TCF Hub, o tyle w Splicie, pięknym mieście, budujemy ten hub ze środków, między innymi Task for Calm, więc tam po prostu trwa inwestycja, którą ze względu na COVID też oczywiście się trochę opóźniła w czasie, więc ja mam takie nadzieje, że ten hub w Splicie fizycznie będzie funkcjonował za rok i to będzie faktycznie inwestycja trwała i będzie służyła mieszkańcom miasta, w tym imigrantom i organizacjom pozarządowym. To będzie dokładnie coś na kształt tego, co pan dyrektor Płoskonka wspominał o Centrum Wielokulturowym w Krakowie. Ponadto bardzo ważnym elementem projektu i to za rok będziemy właśnie wydawać, to będą rekomendacje w zakresie polityk publicznych na poziomie Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że te wypracowane doświadczenia w pięciu krajach członkowskich zostaną skapitalizowane i wpisane jako pewna dobra praktyka przez Unię Europejską i poszczególne regiony biorące udział w projekcie. Wydaje mi się, że takie huby, przestrzenie wspierające imigrantów powinny być w zasadzie standardem w każdym dużym europejskim mieście, które z natury rzeczy jest miejscem przyjmującym imigrantów. To powinien być pewien, oczywiście dopuszczalne są różne wariacje. Ja nie mówię, że my wymyśliliśmy Amerykę i że nasza droga jest jedynie słuszna, ale tego typu przedsięwzięcia w tym momencie, takie innowacje społeczne, to powinien być standard w Unii Europejskiej na poziomie lokalnym. Więc mam nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do wpisania pewnego trendu w zakresie funkcjonowania polityk publicznych i wspierania ich przez środki z funduszów europejskich. Bardzo dziękuję. Ta lokalność, o której wspomniał pan profesor, z jednej strony mówimy w skali europejskiej, z drugiej strony mówimy w skali lokalnej. Tak, żyjemy w skali lokalnej. Nie wspomnieliśmy o tym, że nie tylko kraje mają swoją specyfikę, swoją kulturową specyfikę, ale wręcz miasta mają swoją specyfikę. Wystarczy przejechać się autostradą A4 do Katowic i zobaczyć różnice między Krakowem a Katowicami w jednym kraju. Kulturowe,
Czasami nawet inne wyroki w sądach zapadają z tego powodu, więc o czym przedsiębiorcy też mają wiele do powiedzenia. Trudno mi to podsumowywać, ale mam taką pokusę oczywiście, więc powiem tylko tyle. Jako dziennikarz, jako działacz społeczny organizacji międzynarodowych, jako członek Fundacji Auschwitz, spotykam się z różnymi rodzajami niepokoju w tych ciężkich czasach. Takie dwa najważniejsze niepokoje to są niepokoje imigrantów w innych krajach i niepokoje przedsiębiorców o przyszłość. Task Force CAM stara się stworzyć narzędzie, które jest odpowiedzią na oba te niepokoje. Jakby w jednym. Słowo hub nawet jest tutaj chyba nieprzypadkowe. Z jednej strony jest miejscem oczywiście, gdzie się zbiegają różne nitki, różne rozwiązania. Z drugiej strony właśnie odpowiada na te dwa bardzo istotne dzisiaj niepokoje, bardzo trudne do rozwiązania, ale konieczne rozwiązania, żebyśmy nie mieli problemów gospodarczych czy społecznych. Trudno temu projektowi nie kibicować. Ja na pewno będę go wspierał, bo wspiera rzecz słuszną. Bardzo dziękuję wspaniałym panelistom za bardzo mądre i optymistyczne w tych ciężkich czasach wypowiedzi. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy z nami byli, którzy się przysłuchiwali. Jeżeli pojawiłyby się po tym spotkaniu jeszcze jakieś pytania, oczywiście wszyscy jesteśmy otwarci jak Kraków. Bardzo dziękuję. Do następnego spotkania. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.